Dzień dobry albo dobry wieczór. Kolejna wakacyjna odsłona podcastu Skądinąd przed Państwem. Tym razem po raz kolejny przedstawię zapis spotkania, które się odbyło w bieżącym roku w Teatrze Powszechnym, wirtualnym, w ramach cyklu Filozofia w Ogrodzie, który razem z doktorem Pawłem Boguszewskim prowadzimy. Tym razem będzie to spotkanie, rozmowa z księdzem doktorem Jackiem Prusakiem, jezuitą i psychoterapeutą, człowiekiem, który łączy te dwa specyficzne wymiary kultury, jeśli można tak powiedzieć, czyli kapłaństwo i psychoterapię, religię i psychoterapię. Oczywiście te zjawiska, te obszary się ze sobą tak czy inaczej łączą, bo wiele jest takich analiz, które wskazują na to, że psychoterapia pojawia się niejako właśnie w miejscu opustoszałym czy opuszczonym przez religię w kulturze Zachodu. A niektórzy ojcowie założyciele tradycji psychoterapeutycznej, tacy jak Carl Gustav Jung na przykład, twierdzili, no, że obowiązkiem niejako psychoterapeuty jest właśnie również uwzględnianie tej sfery religijnej. Inni wprawdzie uważali, że religia to złudzenie, iluzja infantylna, wyraz tak zwanego uczucia oceanicznego, pragnienia powrotu do łona matki, to Sigmund Freud rzecz jasna, i że zadaniem tradycji psychoanalitycznej, a więc zatem psychoterapeutycznej, jest dekonstrukcja religijności, pokazanie człowiekowi, że jego religijne wyobrażenia i pragnienia w istocie są wynikiem różnych infantylnych mechanizmów obronnych, które uniemożliwiają mu spojrzenie w twarz rzeczywistości takiej, jaką ona jest. Oczywiście o tym wszystkim także tutaj w tej rozmowie z księdzem Prusakiem będziemy mówić i o różnych innych ciekawych sprawach, o tym jak się przenikają te wymiary, czy religia jest formą psychoterapii i czy psychoterapia jest formą religii, czy ksiądz, który jest psychoterapeutą, może te dwie swoje tożsamości traktować rozłącznie. Dlaczego ksiądz, który jest psychoterapeutą i nie mówi o tym swoim pacjentom, postępuje nieetycznie? A są tacy, proszę mi wierzyć, są tacy psychoterapeuci, którzy są księżmi, ale nikomu o tym, że są księżmi, nie mówią, tylko występują jako terapeuci cywilni. No właśnie, nieetyczne to zachowanie i ksiądz Prusak tłumaczy też dlaczego. No w ogóle fascynująca jest ta rozmowa, muszę powiedzieć, i fascynujące później pytania pojawiły się od publiczności. Myślę, że Państwa ta rozmowa zainteresuje również. Bardzo się cieszę, że mogę ją Wam zaprezentować. No i mam nadzieję, że albo już odpoczywaliście, albo właśnie odpoczywacie, albo będziecie już wkrótce odpoczywać. No to teraz ksiądz dr Jacek Prusak, dr Paweł Boguszewski, no i ja. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie Państwa i my witamy, czyli ja i Paweł Boguszewski, z którym wspólnie ten cykl prowadzimy na kolejnej odsłonie Filozofii w Ogrodzie poświęconej tematyce religii. Od różnych stron się religii w tych spotkaniach przyglądaliśmy i jeszcze będziemy się jej przyglądali przez jakiś czas. Dzisiaj skoncentrujemy się na związkach, interakcjach, wzajemnych odniesieniach pomiędzy psychoterapią a religią. Tak jak już Weronika powiedziała, naszym gościem jest ksiądz Jacek Prusak. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Psychoterapeuta praktykujący, doktor psychologii, no i ksiądz katolicki, rzecz jasna, a więc człowiek łączący te dwa obszary w sposób płynny, o których dzisiaj tutaj będziemy rozmawiać. Spotkanie no, około półtorej godziny potrwa. Najpierw my porozmawiamy, jak już to Państwo z pewnością wiedzą, z naszym gościem, a później zaprosimy Państwa też do rozmowy. Wtedy zachęcamy do tego, żeby używać czatu i wpisywać pytania na czacie albo sygnalizować, to najlepiej by było chęć zabrania głosu, wtedy to nam pozwoli w jakiś taki w miarę uporządkowany sposób też całą tą sytuacją i dyskusją zawiadywać. No i cóż, Pawle, czy zanim zaczniemy, to chcesz ty jeszcze coś powiedzieć może? Dobry wieczór Państwu. Miło Państwa widzieć. Tu już mamy pierwsze zgłoszenia
że mamy uczestników rozczarowanych małą ilością kamer, czyli jeżeli Państwo mogą się nam pokazać, pomachać, tak, tak, nie być czarnym prostokątem, to będziemy dużo bardziej szczęśliwi i bardziej wartko będziemy mówili. No chyba, że uznają Państwo, pięknie. Super. Że widok z kamery, który może się pojawić tutaj w Państwa kwadraciku, będzie tak drastyczny, że to jest absolutnie niemożliwe, no to wtedy oczywiście nie. W przypadku ataku zwierząt domowych można jak na chwilę wyłączyć, aczkolwiek bardzo lubimy pojawiające się zwierzaki. Oczywiście, że tak. Zwierzaki, dzieci, mamy też dużą tolerancję na bałagan na przykład. Wiemy, co to jest bałagan i dalece nie jest nam on obcy, więc absolutnie to zupełnie inaczej na takim spotkaniu jest, kiedy dużo jest włączonych kamer i kiedy właśnie wszyscy jesteśmy dla siebie widoczni. Mam nadzieję wszak, że jeszcze nam się w tym sezonie, na przykład latem, uda spotkać w Teatrze Powszechnym i przy stole zasiąść tamtejszym, pamiętnym. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wszystko od koronawirusa zależy, rzecz jasna. No dobrze, to wobec tego zaczynamy już na dobre nasze spotkanie. I ja bym chyba zaczął od wątku osobistego, jeśli ksiądz pozwoli. To znaczy osobistego, bo chciałbym zapytać o ojca drogę, tą psychoterapeutyczno-kościelną. Skąd się wziął Kościół i wiara w ojca życiu i skąd się wzięła psychoterapia? No, to głębokie pytania, jak krótko na to odpowiedzieć. Jeśli chodzi o tą drugą część, bo oczywiście Kościół i wiara, to musiałbym mówić o powołaniu, ale to tak trudno to powiedzieć z sensem w dwóch zdaniach. No, to, że jestem jezuitą i księdzem, wynika z tego, że tak zrozumiałem, że to ma być ta ścieżka mojego życia. Ona oczywiście też nie była bezproblemowa, ponieważ ja byłem najpierw w seminarium diecezjalnym przez 2 lata, potem dopiero wstąpiłem do zakonu, no i tym księdzem zostałem w zakonie jako jezuita. Natomiast ta druga część, skąd się wzięła w moim życiu psychoterapia, też nie była taka prosta. Ja rzeczywiście wyjechałem na studia po teologii w Polsce do Stanów Zjednoczonych, gdzie miałem studiować psychoterapię, ale początkowo miałem studiować to, co tam się nazywa counselingiem, czyli tą terapią skoncentrowaną na osobie czy na kliencie z nurtu Carla Rogersa. Tam na miejscu amerykańscy jezuici psychoterapeuci zachęcili mnie do tego, żebym jednak studiował kliniczną pracę socjalną, z której znowu wywodzi się chyba największa grupa psychoterapeutów w Stanach Zjednoczonych. A w międzyczasie, ponieważ miałem, i to był duży dla mnie bonus, jeśli mogę tak powiedzieć, bo wtedy, kiedy ja tam byłem w tym Bostonie, było tam na uniwersytecie, na Boston College, gdzie ja studiowałem, 2 wybitnych jezuitów terapeutów. Jeden wywodził się z nurtu lakanowskiego, Bill Richardson, zresztą taka postać, która wprowadziła Heideggera w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza pozycja, on tłumaczył zresztą Heideggera i wprowadził nurt myśli filozoficznej Heideggera do obszaru anglojęzycznego w Stanach Zjednoczonych, ale on się w Stanach kształcił jako psychoanalityk egzystencjalny, a kiedy wyjechał do Europy na studia, robiąc doktorat z filozofii dialogu, poznał Lacana i po tym spotkaniu kilkuletnim powrócił i już jako lakanista do Stanów Zjednoczonych. Od tego czasu zajmował się głównie stykiem Lakan, religia, teologia, ale drugim jezuitą, nie mniej wpływowym, który też zaważył właśnie na tej mojej ścieżce terapeutycznej, był zmarły przed kilku laty William Meissner, też Bill Meissner, znowu psychoanalityk, psychiatra, taki bardziej klasyczny, psychoanaliza ego plus psychologia, teoria relacji z obiektem. I oni obaj jakoś mnie wprowadzili też w obręb psychoanalizy różnej, ale psychoanalizy, no więc ja tam byłem 3 lata w tych Stanach Zjednoczonych, zrobiłem ten kurs na poziomie magistra klinicznej pracy socjalnej. Przez te 2 lata, z tych 3 lat byłem jeszcze członkiem Psychoanalitycznego Instytutu, mając taki status
wizytującego badacza. No i po powrocie do Polski, ponieważ no te wszystkie rzeczy, które robiły się w Stanach Zjednoczonych, nie miały wprost przełożenia na możliwości wykonywania zawodu. W Polsce jeszcze zrobiłem 4-letni kurs atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w pierwszej edycji profesora Cechnickiego. No i potem tą psychoterapią przez kolejne lata mniej lub bardziej profesjonalnie się zajmowałem, przy czym rzeczywiście to był zawsze pewien dodatek do tego, co ja robiłem. Ja nigdy nie byłem i nawet dzisiaj nie jestem pełnoetatowym psychoterapeutą. To jest coś, co ja lubię i robię, no ale w międzyczasie były jeszcze inne rzeczy, no i tak to jest w olbrzymim skrócie to, gdzie byłem i gdzie jestem. Natomiast odpowiadając już jednym zdaniem, dlaczego psychoterapia? No bo jako jezuita miałem możliwość wyboru innego jeszcze kierunku studiów niż filozoficzno-teologiczne, te klasyczne studia, które przygotowują znowu do w cudzysłowie zawodu księdza. No i ze względu na moje osobiste zainteresowania zaproponowałem właśnie tą ścieżkę psychoterapeutyczną, dostałem zgodę, no i tak to się stało. Bardzo ciekawa jest ten wątek psychoanalityczny w edukacji terapeutycznej księdza i jak rozumiem także w pewnej sympatii teoretycznej, którą ksiądz wykazuje, no bo psychoanaliza to jest oczywiście źródło psychoterapii nowoczesnej w każdym razie, to jest ta dyscyplina, od której właściwie historia psychoterapii się rozpoczyna, ale zarazem psychoanaliza to jest pewna rozbudowana filozofia, w tym antropologia, w której kwestie religii są istotne i traktowane są bardzo poważnie. I jednym, powiedziałbym, z takich podstawowych, definicyjnych celów psychoanalizy jest w jakimś sensie uporanie się z religią właśnie. Freud to robił na różne sposoby, już to w tekstach są takie słynne jego analizy Mojżesz i monoteizm, potem i tabu, ale przede wszystkim te teksty, które właśnie bezpośrednio dotyczą, czy są taką bezpośrednią dekonstrukcją religii, jak przyszłość pewnego złudzenia na przykład. I no właśnie, to jest w jakimś sensie nurt głęboko antyreligijny, bo religię postrzegający jako rodzaj infantylnej iluzji, jako rodzaj stanu niedojrzałości, tak po kantowsku mówiąc, który należy przezwyciężyć i w przezwyciężeniu którego psychoanaliza ma być właśnie poręcznym narzędziem. Wspomniany przez księdza Jacques Lacan mawiał, że albo w kulturze zostanie albo psychoanaliza, albo religia. Jeśli wygra psychoanaliza, to religii nie będzie. Jeśli wygra religia, to zniknie psychoanaliza. Jak ksiądz patrzy na ten wymiar psychoanalizy, w którym właśnie religia jest, powiedziałbym, problemem do przezwyciężenia, jest czymś do zreinterpretowania i zdemaskowania, zdekonstruowania raczej, aniżeli na jakimś autonomicznym dominium, w którym człowiek może sobie funkcjonować jednocześnie praktykując czy uznając psychoanalizę. No rzeczywiście, ja powiem, może nie wchodzę w jakieś wielkie szczegóły, przynajmniej teraz, że rzeczywiście moje doświadczenie z psychoanalizą zaciążyło na moim rozumieniu religii i wiary. Tak? I to wcale nie wtedy, kiedy się szkoliłem. Ja rzeczywiście odbyłem taką spartańską, 2-letnią psychoanalizę lakanowską w Stanach, ale ona jakby nie dotknęła mojej religii czy mojej wiary, ona dotknęła moją osobowość, natomiast jakby... Znacznie za krótko. Tak, ale potem, ponieważ mnie już nie opuściła, no to jednak wpływała na to, jak ja myślałem i myślę zresztą do dzisiaj o wierze i religii, więc ona spełniła w moim życiu też funkcję taką krytyczno-dekonstrukcjonistyczną. Tyle tylko, że ja od początku traktowałem to z dwóch perspektyw, znaczy zmagałem się z psychoanalizą na poziomie intelektualnym, a samą psychoanalizę jako metodę badania własnego umysłu nie traktowałem ani za, ani przeciw. To, co z tego miało wyjść, nie było pewne. No to była podróż otwarta.
Tylko trzeba było wziąć pod uwagę, że jeśli się w tą podróż wyruszy, można dojść do miejsca, którego się nie planowało. No i oczywiście to też było ciekawe. Oczywiście w niektórych elementach było trudne, bo nie wszystko się da zszyć. Niektóre rzeczy się już nie poszywały po tej konfrontacji z psychoanalizą. No ale ja jej nigdy nie traktowałem jako religii, choć z takim uprawianiem psychoanalizy sam się spotkałem. Tak, ja psychoanalizy nie traktowałem jako alternatywnego, spójnego systemu, tylko że bez Boga, więc nie nazwę tego religią, tylko jakoś inaczej. Dla mnie to była raczej taka forma oczyszczania tego, co ja wiedziałem albo nie wiedziałem i jak to rozumiałem, która rzeczywiście zostawiała mi wszystko w rękach, no bo nie było zewnętrznych autorytetów i było odkrywanie tej prawdy nieświadomego. No, więc tak to powiem, że jakoś to tak widzę do dzisiaj, no ale z mojej obecnej perspektywy, trochę już minęło od tego, kiedy ja się tym zacząłem interesować i zajmować, no to ta funkcja krytyczna jest w obie strony, znaczy teologia mi też pozwala zobaczyć ciemne zaułki psychoanalizy, czy szerzej w ogóle nauka, bo to też jest psychologia akademicka, to nie jest tylko ten. Z drugiej strony właśnie psychoanaliza pozwala mi z jednej strony inaczej patrzeć na psychoterapię, a z drugiej strony inaczej patrzeć na religię. I to jest ciągle taki dynamiczny taniec, bo tutaj nie ma zwycięzców ani przegranych. Póki wszyscy aktorzy są na scenie, jeśli tak to mogę powiedzieć, to ja jestem zadowolony. No ale jak długo to będzie trwało, no tego sam nie wiem. No, jeżeli można, Pawle, przepraszam, jeszcze jedno bym zadał pytanie, potem ty będziesz miał dwa. Pewnie zadasz moje. Wiem. W każdym razie, no bo tu mamy w ogóle w przypadku księdza bardzo ciekawą okoliczność polegającą na tym, że mamy nie tylko człowieka wierzącego, który w jakimś sensie identyfikuje się z tradycją psychoanalityczną, przynajmniej z pewnymi jej obszarami czy aspektami, ale mamy także osobę duchowną, która wkracza w ten dyskurs, posługuje się tymi narzędziami. To nie jest jakaś szczególnie oryginalna teza, bo wiele na ten temat już w XX wieku napisano, że psychoanaliza pojawia się niejako w tym właśnie miejscu, które opuszcza religia w zachodniej cywilizacji, w zachodniej kulturze. To można na bardzo wiele różnych sposobów analizować, pokazując, że koncepcja nieświadomości freudowska w istocie bardzo wiele ma z transcendentnego bóstwa, czy z idei transcendentnego bóstwa, a figura psychoanalityka jako takiego świadka, który ogląda najbardziej intymne, najbardziej takie głębokie, prywatne aspekty czyjejś egzystencji, czyjegoś doświadczenia, też w jakimś sensie pojawia się w tym polu opuszczonym przez byt absolutny, który nas cały czas obserwuje. Człowiek nowoczesny jest bytem czy podmiotem opuszczonym przez tego świadka, który wcześniej każdy jego krok obserwował i każdą myśl znał i w jakimś sensie to jest takie odtworzenie tej sytuacji, ale w takim prostszym, powiedziałbym, rozumieniu nawet tej substytucji, no mamy do czynienia z taką instytucją kogoś, kto do kogo się idzie i z kim się o sprawach najgłębszej wagi, o sprawach troski ostatecznej, jak to Paul Tillich nazywał, rozmawia. W jakimś sensie to jest taka praktyka, czy taka instytucja właśnie, która całą tę strukturę religijną reprezentowaną na przykład przez spowiednika czy przewodnika duchowego zastępuje. I właśnie jestem ciekaw, jak ksiądz w tym kontekście widzi tę swoją podwójną rolę, to znaczy tę rolę i duszpasterza, i przewodnika duchowego w tym sensie, i spowiednika, i jednocześnie kogoś, kto pracując jako psychoterapeuta i na dobrą sprawę często zapewne słysząc rzeczy, które równie dobrze mogłyby paść w konfesjonale, interpretuje wszakże te rzeczy w zależności od tej roli, którą w danym momencie spełnia,
na inny sposób. Jak to wygląda właściwie? Ja tutaj tylko sobie tak luźno na ten temat fantazjuję, jak to może być, ale bardzo jestem ciekaw, jak to w praktyce wygląda. No to w mojej praktyce, bo tu rzeczywiście mogę mówić tylko ze swojej perspektywy, to wygląda tak, że no oczywiście kiedy jestem w tej społecznej funkcji księdza i mówimy o spowiedzi, obojętnie w jakiej postaci ona jest wykonana, tylko jeśli chodzi o jej procedurę i sens, no to ja jestem, traktuję się jako świadka dojrzałego albo niedojrzałego sumienia penitenta albo świadka jego sztywnego superego. Bo ja nie mam aspiracji do identyfikowania siebie z figurą Boga. To, że ja coś tam mówię, to nie znaczy, że Bóg przeze mnie mówi. Przynajmniej ja w to nie wierzę, w takiej prostej interpretacji. Tak? Ja tam nie jestem boską wyrocznią. Rozumiem, że pomiędzy innym człowiekiem a Bogiem pośredniczy ksiądz w konfesjonale, a w gabinecie terapeutycznym ksiądz nie pośredniczy. Nie, tam pośredniczy między jedną nieświadomością a drugą, ale właśnie to jest coś innego, używam innego języka, czy w spowiedzi zakładam, że osoba wyznaje przede mną grzechy, a ja albo próbuję jej pomóc te grzechy nazwać, albo zrozumieć i w ostateczności w instytucjonalny sposób dać jej potwierdzenie, że otrzymała przebaczenie. Natomiast bardzo często mi ta moja funkcja terapeutyczna pomaga pokazać ludziom, że oni spowiadają się z czegoś, co mylnie nazywają grzechem, są pod wpływem nie sumienia, mówią o żywotach sumieniach, a naprawdę to są imperatywy superego, że mylą wiarę z religijnością, a Boga utożsamiają ze swoimi projekcjami. Oczywiście ja w takim języku tego wszystkiego nie mówię, bo to byłaby sesja terapeutyczna, nie spowiedź. Ale jeśli widzę, że jest to potrzebne, no to mniej więcej też taką funkcję spełniam. Ale paradoksalnie ja w spowiedzi bardziej się widzę od stron jako słuchacz niż jako rozmówca, bardziej jako właśnie taki klasyczny psychoanalityk, który jest z boku i jest świadkiem. Natomiast w psychoterapii, którą ja prowadzę w takim nurcie psychodynamicznym, ale nie jestem psychoanalitykiem, no to oczywiście język ten teologiczny ani nie jest istotny, ani w ogóle nie musi mieć miejsca. Znaczy wszyscy moi klienci czy pacjenci wiedzą, że jestem księdzem, albo jak ja się zorientuję podczas pierwszego spotkania, że oni tego nie wiedzą, to sami mówię, a potem jeszcze wyjaśniam, co to ma znaczyć terapia ze mną, z osobą w takiej podwójnej roli. A dlaczego, przepraszam, jeśli można wtrend, dlaczego to jest istotne, księdza zdaniem, żeby, ja też się zgadzam z tym, że no, taka informacja powinna być dostępna dla każdego, kto przychodzi na psychoterapię, że ma do czynienia z osobą duchowną, ale znam na przykład, znam taki przykład katolickiego księdza praktykującego psychoterapeuty, który o tym fakcie nie informuje, na stronie internetowej ośrodka nie ma tej informacji i on świadomie te informacje chce ukryć. No, ja właśnie uważam, że jest różnica między tym, czy ujawnię pacjentowi, czy nie, swoją religię bądź swój światopogląd, ale bycie księdzem jest funkcją społeczną. To mniej więcej tak, jakbym przyszedł do lekarza, który by ukrywał, że jest lekarzem, ale rozmawialibyśmy o moim zdrowiu. To po pierwsze, po drugie jednak z byciem księdzem są związane bardzo silne przeniesienia i pozytywne i negatywne. Ja mam wrażenie, że gdybym ja to ukrył, ktoś by się poczuł oszukany. No jasne. Tak? Więc ja wolę to expressis verbis powiedzieć. Ja nie twierdzę właśnie per analogiam, że terapeuta musi pacjentowi ujawnić, czy jest wierzący, czy niewierzący. Nie musi. Jeśli to robi, to musi wynikać z jego przekonań i służyć terapii. Ale to jest co innego niż ukrycie przeze mnie faktu, że ja jestem księdzem. Ja mogę być niewierzącym księdzem, tak? Ale ponieważ spełniam tą funkcję społeczną, która jest tak mocno obsadzona różnymi oczekiwaniami, różnymi emocjami, bardzo zresztą ambiwalentnymi, uważam, że to byłoby nie fair w stosunku do pacjenta czy klienta, bo sobie też taką wyobrażam sytuację, że on, nie wiedzą, że jestem księdzem, mówi mi o rzeczach, które nie powiedziałby mi w konfesjonale albo bałby mi się powiedzieć, bo musiałby je określać jako grzeszne.
W terapii ten język nie obowiązuje, ani ja nie prowokuję nikogo, żeby tak o sobie mówił, więc dlatego to tak rozwiązuje. Inna rzecz jest taka, że w dobie internetu ukrycie, że jest się księdzem, jest prawie niemożliwe. Tak? Więc no ja po prostu nie chcę ani problematyzować swoim pacjentom życia, ani sobie. No więc tak to robię, co oczywiście oznacza, że ja też muszę wielu osobom wytłumaczyć, że oczekiwania, z jakimi przyszli do mnie na terapię, bo jestem księdzem, najprawdopodobniej będą mocno sfrustrowane. Bo to jest właśnie oczekiwanie, że to naprawdę ja przychodzę do księdza, który się zna na psychologii i załatwię dwie rzeczy naraz. Jedną z Kościołem albo z Bogiem, a drugą ze sobą i ze mną. Tak? No, to są fantazje, to są oczekiwania. Ja ich w takiej postaci oczywiście nie mogę spełnić. Więc dlatego wydaje mi się, że po prostu jeśli wszyscy, którzy przychodzą do mnie z góry, wiedzą, do kogo przychodzą, no to łatwiej jest wystartować, niż potem się tłumaczyć rzeczy, a niektórych się już nie da cofnąć. Więc dlatego przyjąłem taką strategię. Ja tylko, zanim zadam pytanie właściwe, tu padło takie sformułowanie, być może pomyłka freudowska. Ja mógłbym być niewierzącym księdzem. Czy dużo jest niewierzących księży? Są niewierzących księży, wcale ich nie jest tak mało. O wiele łatwiej jest być religijnym człowiekiem niż wierzącym. Bycie księdzem może się sprowadzić do spełnienia funkcji społecznej, nie wynikać z własnych i to głębokich przekonań. Zresztą jeden ksiądz ostatnio mi powiedział, a tak był uczony i coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o zaobserwowanie społecznie tego faktu, że ksiądz to ma być jak drogowskaz. On sam nie musi iść w kierunku, który wskazuje. Tak? No, dla mnie to jest mniej więcej powiedzenie, można być niewierzącym księdzem, byle nie opuścić zawodu. Tak? No więc dlatego ja uważam, nie tylko uważam, ja wiem, że są niewierzący księża i dlatego tutaj świadomie to powiedziałem. Aha, dobrze, no bo no dla mnie troszeczkę takie miałem wrażenie, że jest to pewnego rodzaju kondycja, która raczej dyskwalifikuje z zawodu. To jest troszkę tak jak podpalający strażak, tak? Coś, co raczej nie powinien robić, więc dlatego się zdziwiłem i jak gdyby złapałem za słówko. Ale już na poważnie, to znaczy mnie zastanawia, jak zmieniła się, jeżeli możemy cały czas pozostać przy tej drodze życiowej, właśnie księdza wiara, ponieważ no, psychoanaliza jest pewnym aspektem, który nie jest do końca naukowy, on się nie poddaje, jest coś na no, pograniczu czegoś, co moglibyśmy nazwać próbą unaukowienia badań ludzkiej psychiki, ale jednak jest sztuką, ale jednak jest troszeczkę bliżej nauki niż na przykład religia. Co zmieniło się w wierze księdza pod wpływem właśnie studiów i wiedzy psychoterapeutycznej? Co zniknęło na przykład z tej wiary? Co teraz się wydaje być niewłaściwym na przykład? Na pewno zniknęło coś takiego, co byłoby, co dotyczy obrazu Boga i w tym języku psychoanalitycznym byłoby związane z tak zwanymi destrukcyjnymi obrazami Boga. Znaczy ja nie wierzę w Boga, jaki nawet czasami spotykam w Kościele. Tak? Ja go traktuję jako ludzką projekcję. I jakby się nie boję konsekwencji tego, że instytucja może mi powiedzieć, że jestem w błędzie. Ktokolwiek tą instytucję reprezentuje. No tutaj właśnie jest to dla mnie jednak doświadczenie wewnętrzne i niezupełnie subiektywne, więc psychoanaliza jakby mnie nauczyła, czy dała mi taką przestrzeń do myślenia o tym w sposób autonomiczny, chociaż ja nie biorę treści tego obrazu Boga tylko z własnych przeżyć czy z własnych przemyśleń, no bo jednak identyfikuję się też publicznie z pewną religią i nawet z pewną formułą tej religii. Natomiast myślę, że moje doświadczenie z psychoterapią i z psychoanalizą dało mi większą wolność
przeżywaniu tego, z drugiej strony pozwoliło umieć się skonfrontować z instytucją, która wtedy rości sobie prawa do mnie, których mieć nie powinna. Tak mówię trochę ogólnie może, ale dzięki temu spotkaniu no mam, wydaje mi się, że mogę być wierny, nie będąc poddany. Tak, że to jest jednak też takie napięcie twórcze. Natomiast oczywiście psychoanaliza mocno wpłynęła na moje rozumienie funkcjonowania ludzkiej psychiki, umysłu i w tym, jak on się odnosi do Boga, albo jak się w tym kontekście Boga chce zrozumieć. I tu raczej więcej rzeczy, że tak powiem, wyrzuciła niż wprowadziła. Ale tu, nie wiem, czy ja to potrafię odpowiedzieć bardziej szczegółowo na to pytanie. Po prostu dzięki psychoanalizie, to może tutaj Tillich padł, to nazwisko tego amerykańskiego teologa, który był pod silnym wpływem zresztą psychoanalizy. I Heideggera, także ja się w jakimś sensie, mam nadzieję, rozstałem z Bogiem projekcji. A tam, gdzie widzę projektowane przez siebie elementy Boga, elementy na Boga albo instytucję projektującą we mnie własne elementy Boga, no tam jestem krytyczny. Tak? Więc to jest taki otwarty chyba projekt, no bo oczywiście ja sobie cały czas zadaję pytanie, czy w to, co ja wierzę, nie jest projekcją. Tak, to żeby było jasne, inaczej cała moja psychoanaliza byłaby przygodą na papierze. Tak, jeśli ja bym sobie takiego pytania poważnie nie zadawał. Więc mówiąc jeszcze inaczej, chyba psychoanaliza odegrała taką funkcję apofatyczną w mojej religijności, w mojej wierze i chyba taką odgrywa do dnia dzisiejszego. Motywuje mnie do tego, żeby z większą ostrożnością formułować tezy na temat Boga i z większą ostrożnością powoływać się na Boga, kiedy się próbuje coś wyjaśniać. Że właśnie, że mi tutaj troszkę trudniej takim być łatwym kaznodzieją, który po prostu ma w kieszeni tego Boga, którym zapełnia wszystkie szczeliny, łącznie z takimi, których jeszcze nikt nie wykopał. No, ale tak to jakoś widzę. Co zostało z tego Boga? Bo no, psycholodzy twierdzą, że tak naprawdę w ogóle koncepcja Boga jest pewnego rodzaju projekcją naszych wewnętrznych procesów psychicznych, głównie procesów, które służą do tego, żebyśmy mogli atrybuować wolę do innych ludzi, co się niestety rozlało też troszeczkę na materię ożywioną, nieożywioną, zwierzęta, czyli tak naprawdę próbujemy znaleźć moc sprawczą wszędzie też i poza nami. I tak naprawdę jest to jedna z koncepcji, która mówi, że no, stworzenie w tym momencie koncepcji Boga no jest pewnego rodzaju naturalnym, można powiedzieć, heurystyką, która pomaga nam w jakiś sposób ogarnąć rzeczywistość. I to może wynikać w prosty sposób z pewnych mechanizmów wynikających z ewolucji gatunku Homo sapiens. W związku z tym, jeżeli nauka dopuszcza, że tak naprawdę w ogóle koncepcja Boga jest projekcją, i to jest właśnie to moje pytanie, co zostało z tego Boga, jak ten Bóg teraz wygląda? Jakbym wiedział, jak wygląda, to byłbym najszczęśliwszy w życiu albo na świecie. Ja Państwu powiem wprost moją definicję Boga. To jest to, co ja zobaczę, jak umrę. Więc ja nie wiem, jak wygląda Bóg. Może brzmi to heretycko w ustach księdza, ale ja nie wiem, jak wygląda Bóg. Mi łatwiej powiedzieć, kim Bóg być nie może, niż jak wygląda Bóg. Natomiast no, ja to traktuję jako pytanie ważne i otwarte. I Bóg jest dla mnie tajemnicą. Natomiast czy jest tylko projekcją? No ja odpowiedź uważam, że nikt jej nie znajdzie, dopóki sam się poważnie w tą przygodę nie zaangażuje, ponieważ w przeciwnym wypadku już musielibyśmy wiedzieć na przykład, że my wiemy, czym jest świadomość. A my nie wiemy, czym jest świadomość.
mamy różne teorie na temat świadomości, ale my nie wiemy, czym jest świadomość. Tak jak my naukowo nawet nie wiem, skąd jest życie. Więc ja właśnie to tak traktuję, że nie zamykam tego pytania, ale go też nie odrzucam. Dobrze, w tym, żeby to pytanie, które nie ma finałowej odpowiedzi, dla mnie w ogóle miało jakiś sens, a nie było jakimś wewnętrznym przymusem, które trudno nawet nazwać, albo do którego się nie chcę przyznać, no to oczywiście ja ten obraz Boga, jaki mam, którego nigdy nie widziałem, kształtuję w świetle chrześcijaństwa, tak jak ja go rozumiem, ale to nie oznacza, że wiem, jak Bóg wygląda. To tylko dla mnie oznacza, że nie muszę się bać, że z definicji się muszę pomylić. No, znaczy, więc to jest takie... Bardzo mi się podoba. Nie, bardzo mi się podoba ta odpowiedź, ale w takim razie jak pogodzić w tym momencie z taką no, dosyć otwartą koncepcją, która zakłada więcej niewiedzy niż wiedzy, na przykład kult relikwii, albo na przykład kult świętych, bądź egzorcyzmy. Jak w tym momencie pewne te elementy, które jednak są składową Kościoła katolickiego, czy one cały czas są czymś, co jest, no nie wiem, prawdą, która została objawiona i są realne, na przykład właśnie egzorcyzmy, czy to jednak była ta część tej projekcji bądź jakiejś, no można powiedzieć, historycznej zaszłości wynikającej z też pewnego rozwoju religii? No, na szczęście sam katolicyzm zdaje sobie sprawę, że te prawdy, które głosi, mają różną wartość i je trzeba uporządkować w pewnym szeregu. Nie można wszystkiego traktować na tym samym poziomie. Dla mnie kult świętych czy egzorcyzmy są rzeczą wtórną, a niektóre nawet marginalną. No, egzorcyzmy są obecne we wszystkich religiach. Nawet w buddyzmie, który nie ma koncepcji ani osobowego Boga, ani osobowego zła. Jest to kwestia rozumienia sił, jakich doświadczamy jako negatywne w swoim życiu. Natomiast jak je rozumiemy, czy rozumiemy je wyłącznie jako projekcję nieświadomości indywidualnej czy kolektywnej, czy istnieje taka siła niezależnie od naszego umysłu, to jest kwestia rozstrzygana światopoglądowo. Tego nauka nie rozstrzygnie, bo nauka jest oparta na eksperymencie. Coś, co jest niepodatne eksperymentowi, nie może zostać sfalsyfikowane. Oczywiście niektórzy twierdzą właśnie, że egzorcyzm jest eksperymentem i udowadnia istnienie takich sił, no ale ja nigdy nie brałem udziału w egzorcyzmie, ani nie byłem egzorcyzmowany, choć niektórzy chcieliby to już od dawna zrobić, więc ja po prostu nie uważam, że to jest najważniejsze. W mojej koncepcji Boga egzorcyzmy nie są potrzebne, natomiast czy w ogóle nie są potrzebne? Ja tu przyjmuję pragmatyczne rozwiązanie. Jeśli są skuteczne dla niektórych osób, to ja im tego nie odbiorę. A czy to jest tylko indukcja psychoterapeutyczna pod postacią religii i trans, bądź dysocjacyjne zaburzenie osobowości, bądź jeszcze jakiegoś inna forma psychopatologii, to jest dla mnie sprawa wtórna, bo dla mnie Bóg jest ważniejszy niż to, więc ja jestem krytyczny, jeśli to się właśnie wrzuca wszędzie i to z tego się robi religii, z tego się robi chrześcijaństwo, co prawda stało się dosyć popularne w Polsce ostatnimi czasy, gdzie poszedł taki przekaz, że jeśli się nie wierzy w diabła, to nie można wierzyć w Boga. No to nie jest chrześcijaństwo, to jest manicheizm. Tak? No więc dla mnie to są rzeczy drugorzędne. Ja z nimi wprost nie walczę, chyba że uważam, że po drugiej stronie doszło już do takich nadużyć i takiego irracjonalizmu, że to jest po prostu krzywdzące dla religii ludzi wierzących. Ale jeśli nie, to traktuję to jako folklor religijny. To w przypadku egzorcyzmu, bo to jest bardzo ciekawy wątek, ja to uogólnię do pytania bardziej takiego ogólnego właśnie, ale jeżeli chodzi o egzorcyzmy, to jest fenomen, który w ostatnich latach niezwykle ekspanduje. W Polsce było tych egzorcystów w latach 90. kilku, można ich było na palcach jednej ręki policzyć. Dzisiaj ich mamy powyżej 200.
We Włoszech również egzorcystów przybywa. Jakiś czas temu Watykan uruchomił nawet takie specjalne studia egzorcystyczne. Można jeździć i się szkolić. Mamy też dosyć dużo takich dość drastycznych opisów tego, co w trakcie niektórych takich rytuałów się działo. Artur Nowak, człowiek zaangażowany w pomoc ofiarom księży nadużyć seksualnych w kościele, no, napisał całą książkę właśnie o egzorcyzmach także i tam dosyć upiorne te historie przytaczał. Natomiast to mnie prowokuje do bardziej, jak powiedziałem, ogólnego pytania. Paweł pytał o to, co zostało z Boga, tego w cudzysłowie, co zostało oczywiście, z tego takiego Boga, tej powiedziałbym bardzo konwencjonalnej religijności, ale ja bym zapytał wobec tego, przy tych wszystkich, usłyszawszy już te wszystkie definicje, które ojciec dał i te wszystkie, przepraszam, tak wymiennie stosuję nomenklaturę ojciec ksiądz z uwagi na to, że ksiądz jest jezuitą, ale jakoś tak przeskakuje mi to. Może to freudowsko znaczące jest właśnie. No, w każdym razie Kościół katolicki, cała doktryna, teologia, liturgia, symbolika, no wszystko to, co się składa jakby na substancję Kościoła katolickiego, symboliczną, to też w ogromnym stopniu jest protopsychologia, powiedziałbym, czy po prostu psychologia. To znaczy te rytuały, te koncepcje, te symbole, te reguły funkcjonowania, reguły życia, etc. są ekspresją pewnych przekonań co do tego, jak funkcjonuje ludzki umysł, jak funkcjonuje ludzka psychika, oczywiście także jak funkcjonuje ludzka dusza. Psychologia, jak powiedzieliśmy, pojawia się, czy psychoterapia pojawia się stosunkowo późno, jako dyscyplina, która właśnie wkracza w pewne przestrzenie, które dotąd zagospodarowane były ściśle przez religię. I teraz, biorąc pod uwagę to wszystko, co ksiądz powiedział, zastanawiam się, dlaczego w ogóle Kościół katolicki wobec tego. Przecież to akurat na tle innych denominacji chrześcijańskich, które są o wiele bliższe na przykład takiemu myśleniu, mówieniu o Bogu, jakie ojciec tutaj przedstawił i które też, powiedziałbym, aplikują te wizje do pewnych rozstrzygnięć dotyczących tego, jak funkcjonować ma wspólnota chrześcijańska, co człowiek powinien, a czego nie powinien w życiu robić i tak dalej, i tak dalej. One wydają się właśnie znacznie temu bliższe, aniżeli katolicyzm, który ma jednak bardzo silnie taką warstwę właśnie, powiedziałbym, protopsychologiczną, rozwiniętą. Carl Gustav Jung na przykład, skądinąd entuzjastycznie nastawiony do tego wymiaru katolicyzmu właśnie, powiadał, że na dobrą sprawę, jak ktoś jest taki naprawdę wierzący, no to zasadniczo nie powinien mieć takich kłopotów psychologicznych, jakie mają współcześni neurotycy, no bo właśnie ten cały układ symboliczny doskonale mu zagospodarowuje jego życie psychiczne. I te symbole, jeśli są naprawdę na poważnie brane, uwewnętrznione, no to one tam w jakiś sposób zapewniają pewną psychologiczną stabilność. To dlaczego ten Kościół w takim razie, skoro mamy tam egzorcyzmy, kult świętych, całą masę różnych innych praktyk, które z księdza perspektywy no byłyby jakąś formą, powiedziałbym, psychologii, nie wiem, infantylnej, archaicznej, nadmiernie dosłownej właśnie, no, czy przez zasiedzenie, przepraszam, że tak prowokacyjnie zapytam, że już ksiądz był w tym kościele, potem ta psychoanaliza, no to dobra, no to już trudno, nie będziemy już zmieniać i tak dalej, czy nie? Znaczy, na pewno to jest dziedzictwo, w które ja zostałem wcześniej wrzucony, jeśli tak można powiedzieć, i które mnie ukształtowało, więc ja nie miałem możliwości wyboru. Wybór uczyniono za mnie, natomiast po latach dopiero dałem sobie prawo do wyboru. No jestem tam, gdzie jestem, bo podoba mi się ta formuła katolicyzmu, że to jest formuła i, nie albo, albo.
No ale to nie znaczy, że ona mi bardzo odpowiada, nie znaczy, że ona jest tak w kościele katolickim praktykowana, jak jest reklamowana. Więc oczywiście w niektórych przestrzeniach mi jestem bardziej, sami to niektórzy widzą, czy tak to nazywają, bardziej protestancki niż katolicki. Ale też z moich doświadczeń z buddyzmem trochę mi to tak przypomina, że katolicyzm przypomina buddysty tybetański. Ma swoją filozofię, swój rozbudowany rytuał, medytację niedyskursywną i medytację analityczną. I to jest to jest te różnorodne środki, które można, z których można wybrać, żeby odnaleźć jakąś całość, czy w jakiejś całości się znaleźć. No, Zen byłby tu bardziej protestancki w takiej konwencji, tak? Ale ja myślę, że to i tak jest pewna tylko formuła, znaczy, bo nie wiem, czy ja to dobrze powiedziałem, albo czy to jest zrozumiałe. Dla mnie bycie religijnym jest bycie, to jest coś łatwego. Wiele trudniej jest być wierzącym niż religijnym. Natomiast mnie katolicyzm, w tym, co mi się podoba, w nim w pewnym sensie nie podoba, właśnie zmusza do tego, żeby pogłębiać wiarę, a nie umacniać religię czy religijność. Czyli nie, żeby być kolejnym dzieckiem systemu, który jest większy ode mnie, dlatego zawsze będzie silniejszy ode mnie, tylko że liczy się to odniesienie do absolutu, a na tyle, na ile ono jest, że tak powiem, żywione czymś konstruktywnym w tym opakowaniu, używając takiego trochę niefortunnego słowa, no to dobrze. No oczywiście ja mógłbym powiedzieć, ale to jednych przekona, innych nie przekona, albo nawet może zbulwersować. No, uważam, że jakby, znaczy intelektualnie mnie też ta formuła bardziej przekonuje niż pozostałe chrześcijańskie. Ale to ja nie chcę przez to powiedzieć, że ja jestem w posiadaniu prawdy i nie się mylą. Tylko że ta formuła bardziej mnie samego przekonuje do szukania prawd. Ale to oznacza, że mi też jest bardzo blisko z innymi odłamami chrześcijaństwa. Zresztą nie mam z tym większego problemu. Tak? Więc ja, mówiąc być może inaczej, tak jak bywam postrzegany, no, może to coś wnosi, a może jest kolejną etykietą, że niektórzy mówią, że jestem liberalnym księdzem i to ma to tłumaczyć to, co ja się staram teraz przekazać, no, ale Bóg jest dla mnie większy niż religia i Bóg nie jest tylko w chrześcijaństwie i na pewno nie tylko w katolicyzmie, więc dlatego ja nie mam nerwicy religijnej, albo tylko bojąc się o innych, albo tylko myśląc o swoim zbawieniu. Tutaj to już heretycko zabrzmiało, chociaż jeszcze w duchu soborowym dałoby się to reinterpretować w zasadzie. To padło ciekawe stwierdzenie o zabraniu możliwości wyboru. To znaczy, że właśnie ksiądz był wrzucony w pewien... wychowany w pewnym środowisku religijnym i no to nie moje słowa, że to zabrało pewnego rodzaju wybór, że ten wybór musiał być dopiero później dany. W takim razie to tak naprawdę się pokrywa z pewnego rodzaju, no ja jestem ateistą, z czymś takim, że niestety wychowanie religijne, w szczególności dzieci małych, jest tak naprawdę odebraniem im pewnego rodzaju możliwości wyboru. I no według mnie może być szkodliwe. I jakie jest tutaj księdza zdanie? Czy to nie jest jednak tak, że to wychowanie na bardzo wczesnym etapie, wmawianie dzieciom, że nie wiem, aniołek patrzy, czy są grzeczne, albo jeżeli są niegrzeczne, to się je straszy piekłem. No wiem, jak ta taka religijność ludowa czasami potrafi wyglądać, ale nawet nie taka ludowa. Czy nie jest to odbieraniem właśnie pewnej możliwości wolności i pewnego rodzaju produkowaniem umysłu, który staje się rozdwojony, który nagle widzi dwie rzeczywistości, rzeczywistość taką, jaką ona jest, a jednocześnie rzeczywistość tą drugą, tą nienamacalną, tą nierzeczywistą, co do której
nie wiemy, jak wygląda. Natomiast dostają pewnego rodzaju formatkę. Czy to nie powoduje tak naprawdę powstawanie klienteli potem właśnie psychoterapią, różnego rodzaju formą psychoterapii? To ja jeszcze tutaj uzupełnię to pytanie i nawiążę do dzieła zapewne księdzu znanego doskonale, czyli do kleru Eugena Drewermana, czyli byłego księdza katolickiego psychoanalityka właśnie, niegdyś zresztą przyjaciela Józefa Ratzingera, ale później Ratzinger pozbawił Drewermana praw do wypowiadania się w sprawach Kościoła właśnie. Drewerman wystąpił z Kościoła. To jest książka psychoanalityczna, analiza właściwie funkcjonowania tej całej formacji, nazwijmy to, psychologiczno-duchowej, którą się w Kościele dostaje. I mniej więcej jest jakaś taka teza tej książki, którą Paweł tutaj wyłożył. To znaczy teza jest taka, że ta formacja czy ta psychoedukacja, której w Kościele podlegają duchowni, jest w cudzysłowie szkodliwa. To znaczy ona blokuje rozwój psychologiczny, ona powoduje, że ludzie się w pewnym takim stanie właśnie infantylnej psychologii, infantylnej duchowości zatrzymują i no właśnie, i że to jest przeciwskuteczne w tym sensie. No, to powiem tak, bo to rzeczywiście są trudne pytania, ale zacznę od ostatniego. Znaczy, łatwo być księdzem i łatwo być niedojrzałym księdzem, bo zamiast być uczniem Jezusa, staje się sługą systemu. I Claire to świetnie opisuje. Inna rzecz oczywiście, że Drewerman bardzo mocno podszedł do tego systemu z perspektywy analitycznej, bo to jest, on jest analitykiem jungowskim. Więc ja się zgadzam z tym, że formacja księży katolickich, bo nie chcę się wypowiadać o formacji pastorów czy duchownych prawosławnych, bo to jest jednak coś innego, przez to, że z jednej strony mamy do czynienia z celibatem, z drugiej podziałem na my versus oni, my duchowieństwo versus oni świeccy i my bliżej Boga niż oni z definicji, choć to jest nieprawdą, ale z definicji, może ułatwić infantylizm religijny i ułatwia. Człowiek myśli, że ma być po prostu wiernym sługą systemu, a nie dojrzałym uczniem Jezusa. Bo no, ja traktuję formację no i bycie księdzem nie jako bycie sługą systemu, tylko bycie uczniem Jezusa. Dlatego jestem księdzem i dlatego jestem katolikiem. Gdyby tutaj ważna jest dla mnie osoba Jezusa, no to muszę expressis verbis to powiedzieć, żeby było dla Państwa jasne. Ja wierzę w Boga, którego widzę w Jezusie. Bez pewnie Jezusa byłbym buddystą. Natomiast to z drugiej strony pozwala mi nie widzieć w systemie, systemu nie robić Boga. Tak? Co oczywiście nie jest łatwe, no bo jest takie powiedzenie bierny, mierny, ale wierny. Znaczy, najlepiej właśnie, najłatwiej się formuje ludzi, którzy pasują do pewnych foremek. Jak z nich wykraczają, to jest źle, jak do nich nie dorastają, też jest źle i system próbuje się ich pozbyć w taki bądź inny sposób. Ale no, to jest też kwestia własnej odpowiedzialności za własną dojrzałość, więc jeśli ktoś nie chce być dojrzały, tylko chce być księdzem, no, to jest neurotyczne po prostu z definicji. Więc, a z drugiej strony, żeby też powołać się na badania psychologiczne, bo Drewerman to jest jednak studium przypadku, to nie są badania empiryczne. No księża w badaniach empirycznych jako grupa społeczna, jeśli chodzi o kwestie wyznaczniki dobrostanu, nie wypadają gorzej niż inne grupy społeczne, w niektórych przestrzeniach nawet lepiej, więc nie, to nie jest tak, że jeśli się jest księdzem, to się jest albo niedojrzały, albo irracjonalny, albo skazany na porażkę. Tylko bycie księdzem przed tym nie chroni. Natomiast jeśli powrócimy teraz do tego pytania z dzieciństwa, no ja powiedziałem, że nie miałem wyboru, bo oczywiście nikt z nas nie wybrał sobie rodziców, tak jak nikt z nas nie wybrał sobie ateizmu albo religii. To, że ja nie miałem wyboru, to nie znaczy, że byłem do czegoś przymuszany, tylko że to było mi podane jako coś, co dla mojej rodziny było ważne, jako ważne mi zostało przekazane. Natomiast oczywiście psychoanaliza, moje dojrzewanie, moje doświadczenia życiowe konfrontowały mnie z religijnością mojego domu,
No i ona w dużej mierze nie przypomina tego, w co wierzyli bądź nie wierzyli moi rodzice, czy nawet moi najbliżsi. Natomiast czy w takim razie socjalizacja religijna dzieci robi im krzywdę? Tak samo jak jej brak, jeśli to jest niespójne z rodzicami. Znaczy, my wiemy, że jeśli chodzi o dobrostan psychiczny dzieci, on jest silnie skorelowany z wiarą ich rodziców albo z ateizmem ich rodziców, pod warunkiem, że jedno albo drugie jest u rodziców uspójnione. Więc ja to rozumiem tak, jeśli ja jestem, gdybym ja miał własne dzieci, powiedzmy, i był katolikiem, no to swoim dzieciom wprowadzałbym ich w katolicyzm, uważając, że wprowadzam ich coś, co jest dla mnie też ważne i dlaczego je mam tego pozbawić, ale co oni z tym zrobią, ja im zostawię wolność wyboru. Tak też rozumiem, że zachowują się rodzice ateiści. Ja mam takich przyjaciół, którzy są ateistami i wychowują swoje dzieci, że tak powiem, w ateizmie. Ale to nie jest przeciwko religii, to jest, ponieważ to jest mój światopogląd i nie chcę być dwulicowy w stosunku do swoich dzieci. Tak to rozumiem. A czy to ich krzywdzi, czy nie krzywdzi? Nie krzywdzi, jeśli nie jest przemocowe. Pomaga, jeśli jest pewną propozycją, która uczy ich dojrzałości i zostawia możliwość wyboru. Natomiast oczywiście od strony teologicznej jest jeszcze to takie ale, że łaska jest, wiara jest też łaską. Znaczy, to pewne jakby naturalne znamiona wiary mogą się pojawić w dzieciństwie i one mogą zostać zduszone. Nawet z dobrej woli, ale zduszone. Dzieci jakby z natury są religijne, co nie znaczy, że są wierzące, tylko są religijne z natury. Natomiast właśnie czy to, jak ten potencjał zostanie wykorzystany, no to w dużej mierze zależy od ich rodziców, ale no tutaj ja też jestem spokojna, czy z badań wiem, że to nie jest tak, że wystarczy dzieci wychowywać religijnie, żeby ich krzywdzić. Nie, je się krzywdzi, kiedy rodzice są niespójni z tym, czego od nich oczekują, a sami w co innego wierzą, no i to ich krzywdzi. A czy to będzie ateizm, czy to będzie religia, czy duchowość niekonfesyjna, bo i taka możliwość teraz istnieje, nie tylko istnieje, ale staje się coraz bardziej popularna. Moim zdaniem to musi być spójne z rodzicami, a dzieci jak dorastają w takiej atmosferze, zawsze mogą dokonać swoich własnych wyborów, albo je pogłębić, albo je zmienić. Nie wiem, czy odpowiedziałem w sposób satysfakcjonujący, no ale tak to widzę. Znaczy, jest to ciekawy punkt widzenia, to znaczy to utrzymanie spójności jak najbardziej, natomiast jednak no, patrząc na losy ludzi, którzy jak gdyby przekonali się, ich droga zaprowadziła ich do ateizmu. Z głębokiej wiary, często na przykład tacy, nie wiem, którzy działali w oazie i właśnie pochodzili z rodzin bardzo głęboko religijnych. No i oni stwierdzają, że jednak to, że właśnie odebrali bardzo silne wychowanie religijne w bardzo młodym wieku, powoduje, że oni no mają pewne lęki na przykład. Jednak, nie wiem, osoba księdza, osoba duchowna u nich zawsze wywołuje pewnego rodzaju poczucie niepewności i mówią, że przy no, takich bardzo silnych ruchach religijnych, no już nie wiem, czy to akurat w katolicyzmie, tylko w bardziej protestanckich regionach, no że to jest coś, czego oni jak gdyby się nie mogą pozbyć, że to wbija na bardzo wczesnym etapie pewnego rodzaju, można powiedzieć, kliny, pewnego rodzaju robi uchwyty w ich psychice, nie wiem, duszy, świadomości i to już zostaje, to znaczy to już zostaje i tak jak to padło stwierdzenie, oni już nie mają wyboru, oni mogą to próbować jakoś obejść, zabezpieczyć, zdemontować, natomiast to kształtuje ich myślenie. No i te osoby akurat, jeżeli doszły do jakiegoś tam innego rozumienia religii, nie wiem, zmieniły na przykład kościół, czy wybrały jakąś inną formę, bądź bardziej formę otwartą, no to jednak wydaje mi się, że takie wykształcenie odbiera pewnego rodzaju możliwość chociażby na przykład w pełni racjonalnego myślenia. Takiego, które mówi, że no, ciężko mi to jest sformułować, może tu mnie wesprzesz, Tomaszu.
takie, które właśnie pokazuje te dwa, istnieje dwóch różnych jak gdyby miar, tak? Jest miara religijna i miara ta, która jest tutaj namacalna, naukowa, z której wynika, nie wiem, komputery, szczepionki, wiele innych rzeczy. I nagle jest pstryk, jest ktoś, kto ma konkretny zawód duchowego i on i tak wie lepiej. I wiem, że te osoby, które są wychowane w tego typu rozumieniu, one nie potrafią się pozbyć i zawsze ta osoba, która została nauczona, że osoba duchowna zawsze wie lepiej, co powoduje, że niestety są podatne na różnego rodzaju manipulacje, no i te różne przypadki, które widzimy ostatnio w naszym kraju, które niestety wypływają coraz szerszą rzeką, no pokazują, że ludzie, którzy przyznają się do pewnych rzeczy, które im się zdarzyły po 30-40 latach, no wynikało to z pewnego rodzaju przygotowania ich umysłu do trzymania tajemnicy, bo coś się zdarzy. Czy to nie jest jednak tak, że lepiej byłoby te dzieci chronić, uczyć racjonalnego myślenia, logicznego myślenia i dać im wybór, nie wiem, mija 15 rok życia, poznajesz religię, rób co uważasz, masz aparat poznawczy odporny i przystosowany do tego, żebyś sam mógł wybrać i żeby ktoś za ciebie nie wybrał formy, w jakiej patrzysz na świat. Znaczy, no w pewnym sensie dalej powtórzę to, co powiem. Może powiem tak, że oczywiście ja się z panem zgadzam, że w indukowanie dziecku neurotycznego obrazu Boga jest fatalne. Raz, że taki Bóg nie istnieje, ale dwa, że on istnieje i do śmierci najczęściej istnieje w psychice takiej osoby, nie tylko dziecka, ale potem osoby dorosłej. To rzeczywiście tu jest duże niebezpieczeństwo, bo to wiemy z psychoanalizy relacji z obiektem, że Bóg jest takim obiektem psychicznym, który nie umiera. Może być tylko nieważny, ale jeśli już się pojawił w psychice, to on nie umrze, on umiera razem z tą psychiką. I jeśli on się jako introjekt, jako ten uwewnętrzniony obiekt intrapsychiczny znalazł i jest neurotyczny, to rzeczywiście on kontroluje dziecka, a potem dorosłego. Ale tu problem nie polega z Bogiem, no bo to mówimy o deformacji Boga, tylko z rodzicem, który swoją psychopatologię przekazał swojemu dziecku tylko pod płaszczem religii. Tak? Ale taką psychopatologię można podać pod każdym innym systemem, który po prostu jest neurotyczny w swoich elementach. Więc oczywiście to, z czym ja się tu zgadzam i sam jestem tego rzecznikiem, że nie można dzieci wprowadzać w religię w neurotyczny sposób, ani w neurotyczną religię. Bo tego się nie da uniknąć prawnie, no bo to jest znowu odebranie wolności w bardzo ważnej przestrzeni. No to tak jak ja bym jako przedstawiciel Kościoła obojętnie jakiego teraz Panu zabronił dzieci wychowywać zgodnie z Pana światopoglądem. Tak? Czy jest coś szkodliwe, czy nie, nie możemy założyć z góry, możemy ustalić po faktach i znajdziemy wtedy dowody na to, że w niektórych sytuacjach jest szkodliwe, w innych nie jest szkodliwe, a w innych jest pomocne. No i na tym to polega. Poza tym pamiętajmy jednak, że no, ponad 90% ludzi na globie tak czy inaczej się uważa za religijnych. Ateizm jako zjawisko społeczne jest znaczące po tej części globu i to nie w taki sam sposób we wszystkich miejscach, więc my też tutaj mówimy o pewnym projekcie, który wcale nie wiemy, jakby się skończył, albo jak się skończy, jeśli nabierze fazy globalnego, że tak powiem, procesu. No więc to jest troszkę tak, jak mówienie o najlepszej stronie ateizmu, porównując ją z najgorszą stroną religii. I tutaj porównania wtedy nie są równoprawne, więc ja jak najbardziej, żeby było to jasne, jestem przeciwnikiem indoktrynacji religijnej, ponieważ ona niszczy wiarę. Natomiast nie uważam, że, no bo też musiałbym się wyłączyć i twierdzić, że albo państwo mnie nie rozumiecie, albo ja z definicji muszę być idiotą. Skoro jestem religijny, to jestem irracjonalny. To też w to nie wierzę, że religia to jest przeciwieństwo rozumu.
Może być, ale i ateizm może być przeciwieństwem rozumu. To jest pytanie, jak rozumiemy wtedy relacje między religią a nauką, ale z nauki można zrobić religię. Ja jako psycholog wiem na przykład, że większość badań z psychologii społecznej nie jest replikowana, a większość badań laboratoryjno-eksperymentalnych jest zbyt łatwo uogólniana. I psychologia formuje tezy, które w swoim, na świecie akademickim mają walor religijny. Mówiąc, tacy są ludzie, kiedy takiego wniosku, tacy są ludzie, nie można uogólnić z takich badań. Tak? No więc całkowicie zgodzę. No to się cieszę. Jako przedstawiciel bardziej badań neuro i takich laboratoryjno-podstawowych, ale jednocześnie też przez lata uczyłem psychologów i no, ilość błędów w zakresie religii i przyjmowania pewnych dogmatów jest gigantyczna. Także to pełna moja zgoda, że z nauki też można zrobić religię. No i to całkiem fajną. No tak, tak. No więc no mówię, to jest dla mnie jakby religia jest zaproszeniem do tego, żeby dojrzewać. Jeśli bym stwierdził, że to jest przeszkoda w dojrzewaniu, to bym taką religię zostawił ze sobą. Super. Tomaszu, czy przechodzimy do pytań? Tak. Myślę, że to już najwyższa pora. Nie, najwyższa pora już, żeby Państwo się włączyli. Tak patrzę, jak tutaj na czacie to wygląda. Okej, jest parę pytań zapisanych, ale może, bo widzę, że Pan Witold Chyba był pierwszy, tak. Był pan pierwszy, to może ponieważ zadał pan pytanie na piśmie, ale wyraził pan też chęć zadania go werbalnie, to może po prostu oddam panu głos i proszę zapytać o to, co teraz się wydaje panu najistotniejsze do zapytania. Dobrze, trochę się wpakowałem, dlatego że tak się zdenerwowałem wypowiedziami pana Jacka, że chyba nie będę w stanie rzeczywiście jako ten irracjonalny ateista wypowiedzieć się jednak jakoś składnie, ale będę próbował, bo no po prostu burzy się we mnie, kiedy słyszę, że takie porównanie ateistów z ludźmi wierzącymi, znaczy z religijnymi ludźmi, tak jakby, znaczy bardzo często słyszę taki argument, że ateizm to też jest pewnego rodzaju religia, tak się mówi, bo to jest wiara w coś tam, nie wiadomo co, ja w ogóle nie rozumiem, w ogóle do mnie to nie dociera. I szczególnie w tym momencie, kiedy pan mówił, że ateizm może też być nieracjonalny. No, ja nie rozumiem, jak brak śliwki może być śliwkowy, no. Nie w tym sensie, że z założenia religia jest irracjonalna. Nie, religia według mnie jest o tyle racjonalna, że ona rzeczywiście wynika z pewnych procesów naszych umysłowych, mózgowych i no jest jakimś owocem tego, że mamy mózgi, więc w jakimś tam sposób jest racji podlega. Natomiast ateizm jest całą resztą, tak ja to rozumiem, jest całą resztą, jest wszystkim innym, więc nie. Z założenia, z definicji nie ma takiej definicji, tak? Ale dobra, pozostawiając to, na przykład teoretycznie w religii chrześcijańskiej, nie wiem jak jest w protestantyzmie, chyba też, jest tak zwane coś jak bierzmowanie, czyli jest taki moment, kiedy człowiek musi potwierdzić, czy rzeczywiście pozostaje w tym gronie, w tej rodzinie i chyba o to chodzi, prawda? Że już jest na tyle dorosły, na tyle dojrzały, że on mógłby właściwie sam z siebie zdecydować. Ja uczę w szkole i tam jest bardzo mocne ciśnienie ze strony rodziców, żeby nauczyciel religii dobrze przygotował moje dziecko do bierzmowania. Tak to jest, bo on, no jak parę razy tam się odezwałem, no ale przecież bierzmowanie to jest powiedzenie tak chcę albo ja dziękuję. Nie, absolutnie w ogóle nie ma mowy. Do czego zmierzam? Do tego, że pan mówił tam o tym buddyzmie i że ten buddyzm, gdyby pan nie był chrześcijaninem, bo rodzina właściwie pana tak wychowała, czy jakoś tak, to byłby pan buddystą. Ja w podróżach zauważyłem, że wszystkie religie, nawet buddyzm,
koniec końców ludowieją i sprowadzają się do tego, że właściwie modli się ktoś przed jakąś taką figurką. Przecież nasze wszystkie religie miały być w ogóle bezobrazowe, te jedno monoteistyczne, nie miało być żadnych obrazów, nic, niczego i jest tysiące tych obrazów, a buddów jest w tych świątyniach setki tysięcy i w ogóle i właściwie nie ma żadnej różnicy. Jest prośba, żeby mi tam coś tam, to jest taka demonologia właściwie. I no jeszcze mam tutaj więcej rzeczy. A nie, Witoldzie, no właśnie, do puenty. Ale to za dużo. To tak, nie. Ileś osób, które rzeczy. Też chcą zadać pytanie. Tak, i, no i nie podobał mi się też ten argument, że 90% ludzi jednak jest wierzących. No ja mi się wydaje, że 90% ludzi kiedyś dawno temu łupało kamienie też, albo było animistami i jakoś z tego jednak wyrośliśmy, tak? I ja mi się wydaje, że jakby trochę popracować nad tym, to moglibyśmy z religijności też wyrosnąć, no, a nie godzić się z tym, że w tej chwili akurat jesteśmy na takim etapie ewolucji intelektualnej, że na więcej nas nie stać. Dziękuję, przepraszam. No nie wiem, bo się pan poczuł zaatakowany, a nie jak sobie psychoterapeutą. Ja się nie wypowiadałem za ateistów, bo ateistą nie jestem. Są różni ateiści, tak jak są różne typy ateizmów. Tak? Widocznie pan mnie nie zrozumiał, no ale to już przepraszam, bo nie będziemy tak rozmawiać, bo to nie były pytania, tylko raczej oskarżenia. Natomiast no, podstawę błąd to jest odróżnienie kontekstu od uzasadnienia. To, że tak jest, to tak jest. Z faktami się nie dyskutuje, z faktów się wyciąga wnioski. A jak chcielibyśmy, żeby było, albo jak będzie, to jest druga rzecz. I my nie wiemy, jak będzie, bo nigdy jeszcze tak nie było, żeby na ludzkim globie było więcej osób, które deklarują się jako ateiści, niż jako ludzie religijni. I nie wiemy, co to w skali globalnej by znaczyło. Więc na razie uznajmy epistemologicznie takie stwierdzenie, które jest zgodne z faktami. Nie wiemy. Nie wiemy, czy istnieje jakiś system, który potrafiłby łączyć społeczności lepiej niż religie ogólnoświatowe. Być może taki będzie. Bez niego jest pytanie, czy potrafimy znaleźć metanarrację, która nie sprowadzi z powrotem ludzi do plemion. Już widzimy, co się dzieje. Tak? Więc to nie są takie łatwe, to, że wszyscy łupali kamienie, łupali. Ale religia sprawiała, że kamienie zamieniały się w narzędzia. To jest fakt. Racjonalizm religii hebrajsko-chrześcijańskiej stworzył, że nauka w jakim kontekście kulturowym powstała i w obrębie jakiej religii. Tak? No więc to jest kwestia po prostu historycznych faktów, czy nam się podoba, czy nie. Natomiast pan pomylił rzeczywiście, mówiąc o bierzmowaniu, wszystko, co można pomylić. To, co pan uważa za bierzmowanie, dotyczy confirmation, dotyczy protestantyzmu. Nie wiem, czy pan uczy w szkole, gdzie uczniowie reprezentują tą chrześcijańską denominację w większości. Natomiast czymś innym ona jest w katolicyzmie i jeszcze czymś innym jest w prawosławiu, jeśli chodzi o wiek bierzmowanych i o samo znaczenie, więc ja powiem tak, nie chciałem pana obrazić, mówiąc, że ateista to jest gorszy człowiek, a człowiek religijny bez względu w co wierzy, bo jest religijny, to jest lepszy. Nie to powiedziałem i nie miałem tego na myśli. Natomiast i religia, i ateizm jest wyborem światopoglądowym, ponieważ dotyczy odpowiedzi na pytania, które nauka zadaje, ale nie daje odpowiedzi. I o tym możemy dyskutować do rana. Tak jest, nauka nie formułuje te pytania, ale jeśli naukowcy dają na nie odpowiedzi w formie metanarracji, to już to nie jest sama nauka. To jest popularyzowanie nauki z uwzględnieniem własnego światopoglądu. Jeśli się będziemy trzymali kryteriów tego, czym jest nauka, czym jest metoda eksperymentalna w jakiejkolwiek dyscyplinie naukowej. Tak? Ona nie mówi, dlaczego tak jest albo po co to jest, ona tylko mówi, jak to funkcjonuje. Tak? I na podstawie tego, jak to funkcjonuje, można powiedzieć, jak to nie będzie funkcjonowało albo co z takiego funkcjonowania może wyniknąć, ale nic nie mówi o tym, po co to jest i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie rudymentarne debaty, tylko no, ja chcę to spuentować, że po prostu proszę nie rozumieć tego, że jak gdzieś powiedziałem,
o ateizmie czy ateistach w pejoratywny sposób. Nic takiego, z mojej perspektywy, nic takiego nie miało miejsca w dotychczasowych moich wypowiedziach. Jeśli pan to tak odebrał, no to... Nie odebrałem tak, spokojnie. No to się cieszę. No to dziękuję. Super, tak, pan to Krzysztof Przygoda. Długa dyskusja. Tak, tak. Panie Krzysztofie, zapraszamy. Dobry wieczór. Nie zgłaszałem się do pytania, zadałem je na czacie, ale mogę je powtórzyć, bo moje jakby doświadczenie z tej opowieści księdza jest takie, że ksiądz bardzo personalizuje tę swoją wiarę, jakby odejście od doktryny. No i z jednej strony mamy doktrynę, która rzeczywiście no jest, jak dla mnie, jest dosłowna, bo ma swoje wszystkie symbole, nawet nimi się posługuje. Wejdźmy do kościoła, są witraże, są obrazy, są rzeźby. Katechizm jest dosłowny, uczy się go w szkole. No wszystko jest jakby powiedziane, określone. Ksiądz jednak bardzo tutaj to personalizuje i tutaj jakby dla mnie pojawia się jak taki pewien rozdźwięk. I znowu jeszcze takie pytanie, po co księdzu w takim razie jest ten system? Tak? Czyli czy on jest potrzebny do tej wiary, czy nie jest potrzebny? No tak, takie zdziwienie mnie, że tak powiem, dopadło podczas tego spotkania. Okej, to się cieszę, że pana dopadło zdziwienie. Tylko pierwsza rzecz, jeśli coś jest symbolem, to już z definicji nie może być dosłowne. Symbol nie spełnia tej definicji. Właśnie dlatego, że coś jest symbolem, nie może być dosłowne. Poza tym cały język religii jest językiem metafor. Niektórzy zakładają, a ja do nich należę, że nie można sensownie mówić w religii o religii poza metaforami. No więc dosłowność języka religijnego nie jest dosłownością fizyki czy matematyki. Jeśli tak się ją traktuje, to się jest fundamentalistą religijnym, no ale ja nim nie jestem i nie uważam, że Kościół katolicki wymaga od swoich wiernych bycia fundamentalistami religijnymi. Więc to jest głębszy problem, o którym musielibyśmy dyskutować dłużej, kwestii natury języka religijnego. No właśnie ciekawe, a są jakieś badania, ilu fundamentalistów jest wśród katolików? Trochę jest, ale nie tak dużo, ponieważ no, Kościół katolicki odrzuca na przykład fundamentalistyczną lekturę Biblii. Nigdy jej zresztą nie przyjmował. No więc zresztą fundamentalizm w chrześcijaństwie to jest bardzo późne odkrycie, to jest reakcja na oświecenie i na rozwój nauki. Tak? No więc... Więc ja nie jestem fundamentalistą, mnie pan pyta, po co ten system. Ja ten system traktuję jako po Wittgensteinowsku, że to jest po prostu pewna rodzina pewnych idei, które dają mi odniesienie do perspektywy szerszej niż moja własna, tylko że wiara polega na tym, że tą szerszą perspektywę trzeba spersonalizować. No i w chrześcijaństwie, czy w każdej religii, no ale ja się będę wypowiadał w chrześcijaństwie, bo ją reprezentuję. Nie chodzi o relacje z religią, chodzi o relacje z Bogiem. Tak? Szersze to opakowanie pozwala mi się odnaleźć w społeczności ludzi, którzy myślą mniej lub bardziej podobnie jak ja, którzy mnie inspirują albo mi przeszkadzają, no ale... Ale ja to traktuję bardziej jako wspólnotę niż jak partię, no więc w tym sensie tego nie tylko nie odrzucam, tylko traktuję jako wartość. Tylko że mówię, no to się sprowadza do tego, że wiara też się nie sprowadza do katechizmu. Katechizm to jest dla uczenia podstaw wiary, ale jak ktoś swoją wiarę opiera na katechizmie, to on nigdy w niej nie dojrzał. Katechizm zawiera pytania i odpowiedzi dopasowane, podstawowe pytania, podstawowe odpowiedzi na dodatek dopasowane do średniej krajowej. Tak? No więc tak odpowiem. Natomiast no, jakby ta głębsza formuła katolicyzmu, to czego, to prawda, boleśnie to muszę powiedzieć, z czym się trudno spotkać na kazaniach, tak? No to jest to, co mnie w tym systemie czy w tej wspólnocie trzyma. No ale to tak jak innych będzie trzymała inna wspólnota, jeśli się myśli nie tylko samemu, ale z innymi. No ja przeżywam swój katolicyzm jako myślenie
o relacji z Bogiem, z innymi katolikami, tymi, którzy są tą relacją tak czy inaczej zainteresowani. No więc po to mi to jest, jeśli w taki sposób mogę odpowiedzieć na Pana pytanie. Okej, dziękuję. Znaczy temat w ogóle katechezy, bo to można by było dalej ciągnąć, to chyba jest osobne spotkanie. Katecheza, no jeśli Pan chce znać moją opinię, katecheza ludziom w większości wypadków przeszkadza w spotkaniu z Bogiem. No jeszcze w tak młodym wieku, na takim etapie, jakim dzisiaj jest praktykowana. No dobrze, ja dziękuję za odpowiedź. Katecheza to jedno, ale wczesna spowiedź to jest jeszcze inny moment, który moglibyśmy tutaj też poruszyć. To znaczy to, na ile dziecko w wieku tam 8 lat, kiedy idzie do spowiedzi, no w ogóle jest zdolne, po pierwsze zdolne zrozumieć, co to właśnie znaczy grzech i dlaczego ono ma te grzechy wyznawać przed obcym człowiekiem, a po drugie, jakiego rodzaju skutki to ma dla jego psychiki. No ja na przykład pamiętam bardzo dobrze to doświadczenie i było to dla mnie doświadczenie głęboko traumatyczne, takie, które naprawdę mną wstrząsnęło w jakimś sensie, i ta wczesna formacja religijna, której podlegałem, też była dla mnie źródłem raczej udręki, a nie właśnie czegoś jakiegoś, nie wiem, wzbogacającego czy uzdrawiającego. Więc to w ogóle szkoda, żeśmy tego wcześniej nie poruszyli, bo to też jest ciekawe, ale to wchodzi w ten krąg zagadnień religii jako psychologii, to znaczy pewnej konkurencji pomiędzy tym, co i różnicy pomiędzy tym, co współczesna psychologia o funkcjonowaniu psychiki mówi, a pewnej psychologii, która w religii jest też zawarta. Tylko tyle jakby słowem potwierdzenia, ja bym mógł nawet narysować to wydarzenie. Było tak traumatyczne dla mnie, że je widzę teraz przed oczami. Jak zdjęcie. To tyle, dziękuję. Tak, rozumiem. Znaczy ja, dobrze, skoro rozmawiamy o spowiedzi, a ona jest taka istotna i od strony negatywnej. Rzeczywiście ja mam wątpliwości, to duże jako psycholog, czy przygotowanie dziecka do spowiedzi nie jest przygotowaniem go do czegoś, co z definicji nie rozumie, a co przez to może być dla niego traumatyczne. Bo my z badań z psychologii moralności wiemy, że siedmiolatek czy ośmiolatek nie jest w stanie zrozumieć grzechu. On pójdzie i wyzna, co mu powiedziano, że robi dobrze albo źle pod sankcją kary. Robi dobrze, jak rodzice są zadowoleni, robi źle, jak rodzice są niezadowoleni. On to musi nazwać grzechem i ponieść konsekwencje. Tak? I teraz jeśli po drugiej stronie w tym konfesjonale jest ksiądz, który sam ma problemy ze sobą, no to dziecko jest między młotem a kowadłem i z definicji wyjdzie z tej konfrontacji z ramą. Tak? No tu się zgadzam, że to bardziej jest potrzebne instytucji niż Bogu na tym etapie ludzkiego życia. Także gdyby to ode mnie zależało, to Państwu gwarantuję, że ja bym to odciągnął w czasie. Nie żebym stwierdził, spowiedź nie ma sensu, tylko odciągnął w czasie. Dzieci nie są w stanie tak grzeszyć, jak Kościół sobie wyobraża, że grzeszą. Z drugiej strony psychologia nam mówi, że ze względu na brak rozwoju poznawczego dzieci nie są w stanie zrozumieć idei, z którą idą do konfesjonału, a w świetle której się mają oceniać. No i to jest dla nich trudne i może się stać traumatyczne. A jaka jest szansa? Że dla mnie akurat najbardziej traumatyczne w tym wszystkim była ta idea, że oto ktoś mnie obserwuje, to znaczy, że ktoś obserwuje moje wszystkie myśli, jest jakiś wielki byt, na dodatek jest wszechmogący i może zrobić ze mną wszystko, może mnie ukarać na przykład w jakiś straszny sposób, bo mu się nie będą podobały jakieś nie tyle rzeczy, które robię, ale rzeczy, które myślę. I powiem szczerze, że wywołało to u mnie klasyczne OCD, to znaczy próbę kontrolowania swoich myśli, obsesyjnego myślenia właśnie tych rzeczy, których sądziłem, że myśleć mi nie wolno, ale nie mogłem się przed nimi powstrzymać. I nie sądzę, żebym był odosobniony w takim procesie wewnętrznym, szczerze mówiąc.
No tak, ale to jest znowu długa, długa dyskusja. Pawle, przepraszam. Znaczy, no jest na czacie potwierdzenie, że właśnie dużo ludzi to spotkanie pierwsze z instytucją kościelną raczej negatywnie ocenia. Czy jest jakikolwiek szansa, że to się zmieni? To znaczy, czy jest jakikolwiek nurt w kościele, no właśnie księży, którzy są, no nie wiem, bardziej wyedukowani w zakresie psychologii ogólnie, bądź psychoterapii, bądź pochylają się nad tym problemem, którzy chcą to zmienić, tak? No bo wiadomo, tam jest jakaś dyskusja na temat celibatu, jakieś tam inne rzeczy, ale no chociażby właśnie taki ten rodzaj sakramentu, celebracji, obrządku. Jeśli chodzi o spowiedź, to powiem Państwu, że problem się rozwiązuje samoistnie. To znaczy, po pierwsze jest tak, że większość katolików, to już, te zmiany już widać w Polsce, na Zachodzie widać już je gołym okiem prawie że wszędzie. Większość katolików nie spowiada się po pierwsze tak często i tak wcześnie. Nawet jak to dziecko, i teraz duchowni tam traktują tą pierwszą spowiedź bardziej jako rozmowę z dzieckiem niż sprawdzanie czy przepytywanie dziecka, jak to często miało miejsce w naszym doświadczeniu albo o tym, o czym Państwo tu mówicie, tak? Że trzeba było pójść i wyspowiadać się przed strażnikiem tego, który widzi i nie zapomina. Na dodatek w Polsce, żeśmy, i Państwo jesteście w pewnym sensie, przypomnę to powiedzieć, ofiarą polskiego eksperymentu teologicznego, bo to w Polsce wymyślono formułę katechetyczną, w której uczyło się dzieci, przygotowując ich do pierwszej spowiedzi i komunii, że Bóg, definicja Boga, Bóg to jest sędzia sprawiedliwy, który za dobre wynagradza, za złe karze. To jest polski wymysł. To polski ksiądz, wypadło mi nazwisko, tak, stworzył tą formułę, która wlazła potem do wszystkich katechizmów i była mutowana w całej instytucji. Tak. No oczywiście ona jest traumatyczna, to po pierwsze, po drugie ona nie ma nic wspólnego z Bogiem, to jest projekcja idealnego sędziego. No ale jednak jest w katechizmie Kościoła katolickiego napisane, że jak ktoś w stanie grzechu ciężkiego umiera, to idzie do piekła, gdzie cierpi męki, nie. Straszliwy, wieczny ogień. Tak jest tam dokładnie napisane. Po pierwsze, co to wtedy znaczy w stanie grzechu ciężkiego? Proszę pamiętać, że jest bardzo trudno popełnić grzech ciężki. Uff. Bo co to oznacza w katechizmie? Proszę Państwa, no, teraz jestem księdzem, proszę mi wybaczyć, że teraz mówię jako przedstawiciel tej instytucji. Ale co to oznacza popełnić grzech ciężki? To znaczy świadomie i dobrowolnie odrzucić Boga, ale nie wybierając ateizm. To nie o to chodzi, że jak umrzesz jako ateista, idziesz do piekła. To nie o to chodzi. Tak? Bo to nie o to właśnie chodzi. Nie chodzi o to, że jak nie zdążyłem ze spowiedzią przed śmiercią, obojętnie co ja dobrego w życiu zrobiłem, ten jedyny moment wszystko to przekreśla, a determinuje moje istnienie na wieki. No przecież nie ma takiego Boga. Taki Bóg z taką logiką to jest... To prawda. Tak, no więc właśnie, więc jeśli ma kogoś to pocieszyć, jest bardzo trudno popełnić ów grzech ciężki, za który wyląduje się na wieki w piekle, chyba że jest to właśnie tak naprawdę zadanie olbrzymiego cierpienia bądź odebranie komuś życia z pełną świadomością i nieliczeniem się z konsekwencjami. Czyli świadomy wybór zadania absolutnego zła. I to może dotyczyć... Czyli morderca nie dostaje osoby. Zbawienia. Proszę? Psychopata, morderca, psychopata nie dostaje zbawienia. Nie, to jest inna rzecz, bo to jest inny rodzaj odpowiedzialności za czyny. Tak? Jeśli przyjmiemy teorię psychopatii, że ona jest neurologicznie zdeterminowana, to te osoby nie mają tego, co my popularnie nazywamy wrażliwym sumieniem, co wiemy z badań, że oni jak zadają cierpienie, nie odczuwają emocji moralnych. Znaczy... Taka osoba może zadawać drugiej osobie cierpienie i nie, ani ją nie boli, ani ją nie dziwi, ją najwyżej dziwi, że ta osoba wykrzywia się z bólu, albo sprawia jej to wręcz przyjemność, że może eksperymentować z cudzym bólem.
No więc tutaj mówimy na szczęście, znaczy z mojej perspektywy, Państwo możecie to tylko wierzyć albo w ogóle nie wierzyć, tak? Na szczęście po drugiej stronie jest psycholog przez duże P. Więc ja nie wiem, jak to tam będzie, tylko że ja nie mam obrazu Boga, któremu zależy na tym, żeby wysyłać ludzi do piekła. No ja w takiego Boga, proszę Państwa, nie wierzę, a wierzę w możliwość piekła, zakładam, że będzie puste. Dla mnie możliwość piekła jest dopuszczeniem wolności człowieka. Jeśli bym stwierdził, że człowiek w świadomy sposób może nie chcieć tego, co go czeka po śmierci, to odebrałbym mu możliwość decydowania. Ale ja nie wierzę, że wszystko się rozgrywa w związku ze spowiedzią albo jej brakiem i jeszcze tu, a nie w momencie śmierci. No to są już moje osobiste wyznania wiary. Proszę bardzo, Krzysztof. Ja po części podejrzewam, że ktoś odpowiedział na moje pytanie właśnie tą wcześniejszą wyjaśnieniem, bo moje pytanie zmierzało do jednak pewnej eksploracji tego pola napięcia między funkcją księdza i funkcją psychoterapeuty z perspektywy celu relacji z pacjentem lub z osobą wierzącą. Bo jako psychoterapeuta mam takie wyobrażenie, że on jest kompletnie neutralny etycznie, tak, czy moralnie. To, co uważa za dobre i słuszne, nie ma tutaj żadnego znaczenia w przypadku pacjenta. Chodzi, celem tej relacji jest jego szczęście, szczęście pacjenta, a na pewno zniwelowanie jego cierpienia. W związku z tym to, czy to zmierza w dobre lub złe uczynki, nie ma większego tutaj znaczenia z perspektywy psychoterapeuty. Po prostu chodzi o to, żeby temu człowiekowi pomóc, nawet jeżeli to, co będzie robił, według psychoterapeuty prywatnie nie jest moralne. No, ale jako ksiądz celem relacji z drugim człowiekiem jest jego zbawienie, czy też pomóc mu w osiągnięciu zbawienia. I to jest cel absolutnie nadrzędny. To, czy to się będzie odbywało kosztem cierpienia psychicznego czy jakiegokolwiek innego, nie jest ważne. Ważne jest to, że ostatecznie skończy się to wiecznym szczęściem. Więc pytanie, czy z perspektywy ojca jest tutaj jakieś pole napięcia, czy może być taka sytuacja, czy ktoś ma taką sytuację, w której pomoc człowiekowi jako psychoterapeuta oddalało go jednak z perspektywy księdza od właśnie tego celu zbawienia, bo wyobrażam sobie takie sytuacje, kiedy powiedzenie osoby, no oczywiście tutaj podejrzewam, że padnie takie założenie, że to właśnie, bo ksiądz jednak ewidentnie zmierza w stronę takiego Boga, który jest dobry i rozumie potrzeby i problemy i się nad nimi pochyla, no ale ja też mam taką wizję katolicką, że jednak jest pewien reguł postępowania, zasad, których nie powinno się przekraczać, bo one po prostu przekroczone oddalają nas od nieba. No i co w sytuacji, kiedy pacjent, żeby mu pomóc, musi oddalić się, czy też musi łamać te reguły, powinien łamać te reguły? Mhm. Tak jest moje pytanie. Okej, no odpowiem w taki sposób, że gdybym ja był w psychoterapii księdzem, a nie psychoterapeutą, to osoby, które do mnie przychodzą, nie mogłyby mówić o tym, co mówią, przeżywać tego, jak przeżywają, i tylko wymagać wyborów, jakie chcą, ponieważ, no właśnie, nie wolno byłoby im żyć w grzechu. Ja nie rozmawiam z nim o grzechu. To grupa tylko pacjentów z OCD jest taka, ale to czemu innemu służy, więc ja w terapii nie odpowiadam za czyjeś zbawienie, nawet jeśli jestem księdzem. To jest moje osobiste teraz podejście. Tak? Ja tam jestem po to, żeby osobie pomóc w tym, jak ona przeżywa swoje życie, doświadczając cierpienia, a czy efektem pokonania tego cierpienia będzie szczęście, dojrzałość czy nie, tego nie wiem, to się może okazać. Ale warunkiem uczestniczenia u mnie w psychoterapii nie jest ani bycie katolikiem, ani bycie wierzącym, ani spowiadanie się przede mną, czyli oczekiwanie, że ja na coś pozwolę albo czegoś zabronię, bo z perspektywy mnie jako księdza to może służyć albo nie służyć zbawieniu. To nie wchodzi w grę w psychoterapii. Gdybym ja nie umiał tego w sobie pomieścić, uważam, że nie mógłbym być terapeutą.
Więc no, żeby było dla Państwa jasne, no, to nie, w ogóle terapia z mojej perspektywy, tak jak ją rozumiem, nie temu służy. Tak? Jeśli, więc ja na przykład wiem o wyborach, no bo muszę wiedzieć jako terapeuta swoich pacjentów, które gdyby oni przyszli z tym do konfesjonału, dostaliby albo nie dostali rozgrzeszenia. Ale to jest inny język, inna funkcja, inna przestrzeń. W terapii ja idę za pacjentem, nie przed nim, i jestem tam po to, żeby mu pomóc lepiej zrozumieć jego samego, a nie żeby go nawrócić albo uchronić przed piekłem, bądź na siłę doprowadzić do nieba. I wydaje mi się, że potrafię to robić, inaczej nie miałbym pacjentów. To znaczy, gdyby moi pacjenci mieli odczucie, że są przeze mnie indoktrynowani albo nie mogą być sobą przede mną, bo ja jestem księdzem, pewnie zmieniliby terapeutę, żeby było jeszcze jasne. W terapii miałem także ateistów i jakoś im nie przeszkadzało to, że byłem księdzem, no bo byłem terapeutą. Natomiast oczywiście, jeśli ja jestem teraz spowiednikiem funkcji księdza, ale nie dla swoich pacjentów, no to ja tam jestem po to, żeby zobaczyć, jak oni rozumieją swoją relację z Bogiem. Natomiast ja rozgrzeszenie daję bądź nie daję, to już muszę powiedzieć, bo tak to wynika jakby z teologii tego sakramentu, jeśli chodzi o Kościół katolicki. Ja nikogo nie rozgrzeszam, mówiąc, bo się nazywam Jacek Prusak, albo myślę tak o tym, albo inaczej. Władzę rozgrzeszania bądź nie daje mi Kościół i każdy penitent, który się mnie spowiada, musi o tym wiedzieć, co oczywiście też nie oznacza, że to jest takie zero-jedynkowe w każdym przypadku. No więc ja to tak łączę, to jest ta moja formuła katolicyzmu i w psychoterapii jestem psychoterapeutą, nawet jeśli formalnie dalej jestem księdzem, a w konfesjonale jestem księdzem, który myśli także o pacjentach z perspektywy psychologicznej, ale ja tego nie wrzucam do jednego worka. Uważam, że to byłoby nieetyczne z jednego i drugiego punktu widzenia. Kiedy ja bym spowiedź sprowadził do psychoterapii albo psychoterapię do spowiedzi. Oczywiście z perspektywy działania dla mnie jest oczywiste, że ksiądz jest w stanie te rzeczy rozdzielić i że nie miesza tych porządków. Natomiast ksiądz jest, no, zakładam, spójną osobą. W związku z tym pytanie, jak z takim dylematem księdza, który myśli sobie jako psychoterapeuta, działam w ten sposób, że osoba oddala się od perspektywy zbawienia, a nie do niej przybliża. Ja jako psychoterapeuta pomagam, ale jako człowiek, jako całość, jednak w perspektywie religijnej jej szkodzę. Ja nie wiem, czy szkodzę, dlatego że ja jako katolik, a to w katolicyzmie mamy od średniowiecza Tomasza z Akwinu, i to jest w nauczaniu oficjalnym Kościoła. Penitent podejmuje ostatecznie decyzje za swoje życiowe wybory w swoim sumieniu. I nawet jeśli ja uważam, że jest w błędzie, nie mogę tego sumienia zastąpić, nie mogę tego sumienia zmierzyć. W teologii katolickiej, w teologii moralnej Kościoła katolickiego jest taka klauzula o tak zwanym niepokonanie błędnym sumieniu, które dalej zobowiązuje człowieka do dokonywania wyborów. Więc ja w psychoterapii, jak pracuję ze sobą nad dojrzałością, pracuję także, mam taką nadzieję, nad tym, żeby w autonomiczny sposób podejmował w sumieniu decyzje, które uważa dla siebie, dla dobre i wiążące. I głęboko jestem przekonany, że jeśli człowiek idzie w swoim życiu za prawdą, to nie oddala się od Boga. Nawet jeśli tego Boga nie potrafi nazwać, w Niego nie wierzy, czy Go nie widzi. Wartość dla mnie ma prawda wtedy pisana przez duże P. A z moich przekonań religijnych wynika, że prawda przez duże P, nawet jeśli nie ma związku z Bogiem, nie jest przeciwko niemu. Tak? Więc ja ten, natomiast dlatego ja zostawiam tą wolność, bo uważam, że Bóg zostawia człowiekowi tą wolność. To jest podstawowa, to należy do podstawowej godności człowieka, że może dokonywać takich wyborów, może dokonywać takich decyzji, jeśli jest przekonany o ich słuszności i prawdziwości. Na szczęście nie jestem, nie pretendowałem do roli Boga, żeby rozstrzygać o konsekwencjach tego i dlatego śpię spokojnie. Tak?
A z drugiej strony to już od Augustyna wiemy, że ludzie, którzy myślą, że są w kościele nie są, a tacy, którzy myślą, że daleko już nigdy nie mogli być w kościele albo ktoś ich z tego kościoła wyrzucił, dalej są w nim. Znaczy kościół to nie jest środek tylko, znaczy to jest cel, to nie jest cel, tylko to jest środek, więc no, mam takie podejście. Natomiast żeby tu jedno było dla Pana ważne, bo to jest pewien stereotyp, że terapeuta jest tak neutralny, że we wszystkim zostawia decyzję pacjentom. Nie, bo jeśli ja mam osobę, która molestuje dzieci, to nie tylko, że mam prawny obowiązek na niego donieść. Ja go nie mogę leczyć w kierunku tego, żeby on był lepszym pedofilem. Tak? Czyli tam jest ta zasada, ta norma, że ja się nie oceniam pacjenta, czy nie oceniam klienta, dopóki wiem, że on w świadomy sposób nie szkodzi innym. Ale jeśli ja wiem, że on w świadomy sposób szkodzi innym, on musi podlegać ocenie. Bo jeśli ja tylko nie potępieniu, tylko ocenie, która ma pomóc zrozumieć, że to są agresywne zachowania albo autodestrukcyjne, autoagresywne zachowania i że to nie oznacza, że on ma prawo to robić. Wtedy nie byłoby leczenia przestępców i ofiar. Wszyscy mieliby ten sam status. Tylko dlatego, że są pod opieką psychoterapeutów. Nie, pod opieką psychoterapeutów są sprawcy i ofiary, ale sprawca nie może mieć innego statusu niż ofiara. On jest sprawcą, a nie ofiarą, a ofiara jest ofiarą, a nie sprawcą. I to jest ocena moralna. Tak? Tylko w psychoterapii się nie potępia nawet takich zachowań, które nas bulwersują, na które w nas nie ma zgody. Próbujemy ludziom pomóc zrozumieć, że to jest szkodliwe i próbujemy im pomóc z tego wyjść i chronić innych przed ich psychopatologią. Ale to wynika z oceny. To wynika z oceny. Tak? Więc to nie jest tak, że ja nie mam prawa ocenić moralnie swoich pacjentów jako terapeuta. Jak najbardziej mam. Dziękuję. Dobrze, Bożena Breczko. Chciałoby się powiedzieć święte słowa. Czy chcesz zadać pytanie, Bożena? Mogę dodać amen. Tak. Pytanie, dobry wieczór. Pytanie, które napisałam na czacie, bo to mnie zawsze nurtuje. Co to znaczy, że wiara jest łaską? Czym jest w ogóle łaska w pojęciu religijnym i czym jest zbawienie? Bo to są takie dylematy, których nie mogę zrozumieć nigdy. Tutaj poważne pytania. Poważne pytania i nie ma oczywiście jednej odpowiedzi, ani o rozumienie łaski, ani o rozumienie zbawienia. Łaska dla, ja powiem, jak ja to rozumiem, żeby łaska jest dla mnie tym, taką przestrzenią, w której pojawia się pytanie o Boga i nie jest zlekceważone, ale nie w sensie, że muszę się, znaczy, albo nie, no bo to jest właśnie ciężko powiedzieć. Powiem negatywnie. Dlaczego ja dalej wierzę w Boga, który może w ogóle nie istnieć? Bo uważam, że pomaga mi w tym łaska. I nic więcej o tym nie mogę powiedzieć. Tak? Co to jest zbawienie? A zbawienie Zwracam, ale to ja w takim razie w dalszym ciągu nie rozumiem. Ale okej, okej, ale dlaczego, że... Chodzi mi o to, że karmi się dziecko od małego, że zostanie obdarzony łaską. Jeżeli ja do dzisiaj nie rozumiem, co to jest łaska, a ksiądz mi nie jest w stanie tego wytłumaczyć tak, żebym ja zrozumiała, no to sorry, ale to jest nic. To po prostu nic nie znaczy, bo jeżeli by coś znaczyło, to dałoby się to jakoś zwerbalizować tak, żebym ja zrozumiała, a co dopiero... Zwerbalizować to się da. Tylko pani chce, żebym ja to pani zoperacjonalizował, a nie zwerbalizował. Jeśli ja powiem pani, że łaska to jest to, co robi Bóg, żebym ja przyjął jego istnienie i z nim współpracował, to jest łaska. Tak? Czyli w świetle teologii chrześcijańskiej pytanie o Boga i wytrwanie z tym pytaniem nie jest tylko inicjatywą człowieka. Tak? I tak mogę pani zwerbalizować moje rozumienie łaski. I że to dotyczy każdego człowieka. Tak? Natomiast co właśnie z tak rozumianą inicjatywą Boga człowiek zrobi, to już jest inna rzecz. I to jest łaska. Natomiast ja
nie zoperacjonalizuje pani tego w inny sposób, bo nie można tego zoperacjonalizować. Tak? Ja nie powiem pani, po czym pani może poznać łaskę w swoim życiu, albo czy pani tą łaskę doświadczyła, czy jej nie doświadczyła. Pani zna tylko odpowiedź na to pytanie, nie ja. To po pierwsze. A jeśli chodzi o zbawienie, no to jest sytuacja, w której zakładamy, że życie, że śmierć nie wymazuje ludzkiej egzystencji i to, co się dzieje od momentu śmierci, jest czymś pozytywnym dla mojej podmiotowości według teologii chrześcijańskiej, bo można założyć, że na przykład ta pozytywność polega na tym, że ta podmiotowość ulega anihilacji albo czemuś tam. Ale w teologii zbawienie oznacza, najprościej mówiąc, stan uszczęśliwiający, czyli jeśli umarłem, to nie znaczy, że przestałem żyć i skoro żyję, to jest to optymalny stan istnienia. Ale co to konkretnie miałoby znaczyć, tego nikt nie wie, bo nikt tam nie był i nie wrócił. To jest też kwestia, to jest dogmat wiary, czy to kwestia wiary, nie trzeba jej tak dogmatyzować. Więc zbawienie to oznacza bycie szczęśliwym w czasie teraźniejszości, nawet nie w czasie ten, bo tam nie ma czasu. Bycie po prostu szczęśliwym. To się równa zbawieniu. Jeszcze tylko uzupełnię, bo to również mnie nurtuje. Czy to tyczy tylko tego okresu i czasu po śmierci, czy również przed narodzeniem? Zakładając nieśmiertelność duszy, to ona musiała być jeszcze przed moim narodzeniem. Czy to tyczy również tego okresu przed narodzeniem, jakoś czy to można liniowo umiejscowić? Znaczy, to też odpowiem jako z perspektywy katolickiej, bo nie, dusza nie istnieje przed moim narodzeniem, przed moim pojawieniem się na ziemi. Ja istnieję w umyśle Boga, ale dusza tu jest zbędnym pojęciem, bo ona więcej wprowadza zamieszania niż rozjaśnia. Tak? Zresztą w protestantyzmie nie ma koncepcji duszy, a w prawosławiu też jest troszkę inaczej rozumiana niż ta koncepcja duszy w chrześcijaństwie jest helenistyczna, nie jest hebrajska. Jeśli przez duszę po prostu rozumiemy to, że nasza podmiotowość nie ginie wraz z naszą śmiercią i to jest to coś, co jest otwarte na to, co nie jest tylko związane ze światem natury, to możemy to tak nazwać duszą, ale ona sama w sobie nie istnieje. Ona sama w chrześcijaństwie nie ma samoistności istnienia duszy, po pierwsze dlatego, że dusza sama w sobie nie jest osobą. Po drugie, gdyby zawsze istniała, miałaby status boski. Więc chrześcijaństwo nie ma idei reinkarnacji, w której na przykład można założyć, tak jak w hinduizmie, że istnieje odwieczny Atman, którego celem jest powrót do Brahmana, od którego on pochodzi, bo buddyzm o tym inaczej myśli. Tak? W chrześcijaństwie dusza jest wtedy, kiedy ja jestem, i ja jestem, ale dusza beze mnie nie może być. Znaczy, bo my mamy w języku reifikację duszy, tak jakby to było coś w nas, co jest takim organem albo składnikiem, który przechodzi w tamten wymiar istnienia bez nas. No, czegoś takiego nie ma. To nie jest koncepcja teologiczna, to jest koncepcja filozoficzna, głęboko platońska. Tak? Więc dusza tu jest po prostu powiedzeniem, że ten element duchowy w człowieku, czy my go nazwiemy świadomością, czy nie, my przecież nie wiemy, czym jest świadomość. My mamy różne koncepcje świadomości, ale nawet taki sam Harris, zadeklarowany ateista w kwestii świadomości, mówi, że nie wie, jak z nią jest i nie wie, co z nią będzie. I tu się zbliża do mysterian bardziej niż do klasycznych naturalistów. Tak? Więc dla mnie, jeśli pani chce znać dla mnie nie ma znaczenia, czy ja mam duszę, czy jej nie mam. Ja jej nie odczuwam na co dzień, ona nie jest obiektem moich doświadczeń zmysłowych, ani nawet mojej samorefleksji. Dla mnie to nie ma znaczenia, czy ja mam duszę, czy nie. Dla mnie ma znaczenie to, że pochodzę od Boga i do Boga wrócę. To ma znaczenie. A czy ten proces jest, w ten proces jest wpisany jakaś tam dusza, czy nie,
ani mnie to grzeje, ani mnie to ziemi, przepraszam za takie słowo, tak? Więc dlatego, że właśnie dusza wprowadza takie pojęcia, które utrudniają zrozumienie tej relacji z Bogiem, bo się właśnie nagle pojawia byt, nie wiadomo skąd, który urasta do rangi statusu boskiego. W teologii, w chrześcijaństwie dusza jest po prostu sposobem na bycie osobą. Nie ma osoby bez duszy, ale dusza bez osoby nie jest osobą. Więc zbawienie po prostu polega na tym, że ktoś taki jak Jacek Prusak będzie dalej istniał. No i tyle. Okay. Mi wystarczy takie bardzo wąskie rozumienie zbawienia, że ktoś taki jak Jacek Prusak będzie istniał i jego istnienie będzie pozytywne. A jaki to ma związek z duszą, sam nie wiem, a te odpowiedzi, które są formułowane dla mnie, w większości wypadków mnie nie przekonują. Musimy powoli już kończyć, zbliżamy się do końca, więc pani Beata Mrozka wyrażała Sylwia chyba jeszcze potrzebę. Była. A, pani Sylwia, okej. Okay. Pani tak Sylwia Lubkowska, wydaje. Pani Beata Mrozka i Hans. I na tym rundę pytań zamkniemy. Jeżeli mogę mieć pewien wniosek, to żeby te pytania jednak jakoś korelowały z tematyką naszego spotkania, żeby, ja rozumiem głębokie potrzeby zadania pytań poruszenie. Metafizycznych o kwestie fundamentalne, zwłaszcza, że naprawdę nie jest łatwo spotkać wykształconego, subtelnie myślącego księdza katolickiego, z którym da się o takich sprawach normalnie rozmawiać. Ksiądz Jacek Prusak niewątpliwie jest jedną z najjaśniejszych postaci polskiego Kościoła, więc to wiem, że to jest wielka frajda go mieć tutaj i móc z nim o różnych sprawach pomówić, ale koncentrujmy się na kwestiach relacji psychologia-religia. Proszę bardzo, pani Sylwia Lubkowska. Dziękuję. Tak, ja mam takie pytanie. Tutaj bardzo się cieszę, że już częściowo ksiądz na pytanie, które chciałam zadać, odpowiedział przy okazji odpowiedzi na pytanie pana Krzysztofa Pyłki. Bardzo się cieszę, że jakby dowiedziałam się, że jest pewne oddzielenie roli psychoterapeuty i roli księdza i na przykład rozumiem, że jakbym ja przyszła do psychoterapeuty, który jest księdzem, to rozumiem, że mogę liczyć na to, że taki psychoterapeuta nie będzie ze mną rozmawiał na przykład językiem religijnym, tylko językiem typowym dla psychoterapii. Ale chciałabym to pytanie trochę odwrócić i zapytać się, czy istnieje coś takiego, czy po pierwsze, czy światopogląd może być narzędziem terapeutycznym, czyli na przykład fakt, że psychoterapeuta jest księdzem i jest księdzem katolickim, jest chrześcijaninem, czy jest to i czy może być to, czy jest to etyczne, żeby wykorzystać to jako narzędzie psychoterapeutyczne? Jeśli tak, to czy może takiego rodzaju psychoterapia byłaby jakimś nurtem odrębnym? Bo ja rozumiem, że jest psychoterapia na przykład jakaś psychodynamiczna, czy na przykład w nurcie gestalt, tak? Ale nie wiem, jak to wygląda z tej perspektywy. Czy jest to zupełnie oddzielne i na przykład, no przypuszczam, że nie jest, bo rozumiem, że na początku padło takie stwierdzenie, że jednak należy ujawnić, że jest się księdzem, ale nawet chodzi mi o takie osoby, które są wierzące i na przykład, czy jest to w porządku, że swój światopogląd odkryją, a jeśli tak, to w jakich sytuacjach i gdzie przebiega granica? I czy na przykład fakt, że ktoś jest tylko osobą wierzącą mocno, to na przykład powinien się zachowywać profesjonalnie i zupełnie jakby unikać tego języka. A na przykład jeżeli ktoś już jest księdzem, no to powiedzmy, że z racji tej swojej roli, której może akurat w danej chwili nie pełnić, no to trudno się spodziewać, że będzie całkowicie neutralny. Ja opowiem, bo to oczywiście jest bardzo złożone pytanie, ale najprościej na nie można odpowiedzieć w taki sposób, że to zależy od psychoterapeuty i od pacjenta, a sprowadza się do tego, czy psychoterapia
w odniesieniu do religii bądź duchowości traktowana jest alternatywnie, czyli w psychoterapii nie ma miejsca na religię i duchowość, ponieważ jedno i drugie na przykład uważane jest za dysfunkcję. Jeśli to się pojawia, to w roli negatywnej trzeba pacjentowi pomóc to zostawić albo z tego to odrzucić, albo najczęściej tak. Druga rzecz, druga możliwość jest taka, że uważa się, że religia albo duchowość coś pozytywnego wnosi do życia człowieka, więc może też coś pozytywnego wnieść do psychoterapii i wtedy terapeuta na przykład może stosować pewne moduły praktyk duchowych w ramach psychoterapii, oczywiście za zgodą pacjenta czy klienta, tak? A jest jeszcze trzecia możliwość, że psychoterapeuta uważa, że psychoterapia zastępuje duchowość albo religię. Tak? Czyli że psychoterapia jest na przykład taką formą bycia, taką formą pracy nad sobą, która właśnie jest lepsza z definicji od religii czy duchowości i wystarczy głęboko wejść w proces psychoterapii, żeby osiągnąć takie cele, które inne osoby próbują znaleźć w religii bądź w duchowości. Teraz jest jeszcze czwarta możliwość, która jest tak naprawdę rozwiązaniem między drugim a trzecim, że niektóre osoby głęboko identyfikujące się religijnie jako terapeuci uważają, że właśnie kwestia, że to religia jest tym parasolem, który ma oceniać wszystko łącznie z tym, co oni robią jako terapeuci i wtedy się deklarują na przykład jako terapeuci chrześcijańscy albo terapeuci buddyjscy. Mają do tego prawo, tylko że to musi być ujawnione, żeby klient bądź pacjent wiedział, że ma do czynienia z takim terapeutą. I dla niektórych osób, które mają problemy emocjonalne, cierpią, ale są religijne bądź duchowość jest dla nich ważna, taka identyfikacja jest zachętą do pracy z takim terapeutą. Tak? Natomiast tu w przypadku księży, to ja bym jednak sprawdził księdza terapeutę, zanim bym poszedł do niego na terapię. No ja uważam z moich doświadczeń, że większość księży mieści się w formule terapeuta chrześcijański albo terapeuta katolicki, a nie terapeuta. Tak? Tak? Ale tu proszę pamiętać, że to jest to, czym jest psychoterapia, jest wynikiem pracy obu stron. Tak? Natomiast może być zbieżność myślenia o psychoterapii po jednej i po drugiej stronie i zbieżność myślenia o religii i duchowości po jednej bądź po drugiej stronie, albo rozbieżność po obu stronach. Albo po jednej z nich. I w zależności od tego, albo jest miejsce na religię i duchowość psychoterapii, albo jej nie ma, ale uważam za niebezpieczne sprowadzanie psychoterapii do religii albo religii do psychoterapii. Dla mnie to są autonomiczne dziedziny, które w pewnych miejscach się ze sobą stykają, w innych mają swoją niezależność. Zgadzam się, to dziękuję bardzo. Pani Beata Mrowska, prosimy bardzo. Dzień Państwu. Ja muszę powiedzieć, że moje pytanie bardzo ewoluuje teraz po ostatniej ojca odpowiedzi także. Chciałam się zapytać właśnie o tą wiedzę, ta wiedza w zakresie wiary i religijności i z drugiej strony, czyli jakby na drugim biegunie ta wiedza naukowa. Czy te wiedzę obydwie zbliżają się w tych terapiach u ojca, bo tak sobie zobrazowałam tutaj, poznałam w cudzysłowie oczywiście ojca działanie jako osoby nastawionej na człowieka i teraz na pomoc z jednej i z drugiej strony. Czy to jest tak, że coś właśnie przeważa, czy właśnie chyba przed chwilą tutaj ojciec też odpowiedział, że to raczej stara się łączyć. Natomiast jakby chciałam się jeszcze tak dokładniej zapytać konkretnie o to, czy to walczy między sobą u ojca, czy postawił kiedyś ojciec to na jakiejś wadze i coś przeważyło i jakie były argumenty za nauką, czy też za religią i wiarą. I jeszcze jedno pytanie o ten grzech właśnie, bo te nasze uczynki są uczynkami i teraz jeżeli jest kłamstwo, jest kłamstwem,
I dlaczego taka nakładka jeszcze ze strony religii jako grzech? Bo to jakby tak przybija gwóźdź dla nas, nie? Dziękuję. To, zacznę od końca, bo najłatwiej mi odpowiedzi na to pytanie. Proszę pamiętać, że grzech nie jest osobną kategorią od czynów, które nazywamy moralnie złymi. Grzech do tego tylko wnosi to, że ma to odniesienie do Boga. Ale nie ma osobnego grzechu kłamstwa od kłamstwa. Kłamstwo uważa się za grzech dlatego, że nie tylko niszczy relacje z drugim człowiekiem i wprowadza jakiś nieporządek u nas samych, skoro kłamiemy, to zniekształcamy rzeczywistość i swoją, i cudzą, jeśli to robimy w świadomy sposób, że właśnie to ma swoje negatywne odniesienie w relacji do Boga i tylko dlatego to nazywamy grzechem. Ale nie ma jednego katalogu uniwersalnego dla niemoralnego, znaczy tak, jest albo nie jest. No, to zależy, jak rozumie dekalog na przykład, czy to potraktujemy jako taki uniwersalny kod etyczny, poza tam pierwszym przykazaniem, bo on się odnosi i drugim wprost do Boga, reszta to po prostu regulują nasze czyny, bez względu na to, czy byśmy się uważali za ludzi wierzących, czy nie. Na przykład właśnie kłamstwo traktowalibyśmy jako czyn moralnie zły. Tak? Grzech to wprowadza tylko dodatkowe ukierunkowanie tego moralnie przez nas czynu ocenianego jako negatywnie. Nie jest jakimś innym bytem w świecie bytów moralnych, jeśli tak można powiedzieć. Więc ta nakładka służy tylko osobie wierzącej do przypomnienia jej, że to ma także odniesienie do Boga, ale nie sprawia, że istnieje kłamstwo katolickie versus niekatolickie dla katolika. Jak kłamie, to kłamie. Właśnie bardziej myślę o tym, że jest to taki straszak używany przez rodziców. Popełniłeś grzech. No tak. No, więc oczywiście to jest ten problem, o którym żeśmy tu już wcześniej rozmawiali przy kwestii spowiedzi i przy kwestii socjalizacji religijnej, że rodzice mają bardzo łatwą tendencję do wyręczania się w wychowywaniu autorytetem Boga. I jak dzieci chcą wymusić na dzieciach posłuszeństwo, to straszą je grzechem. Bardzo wygodne. Bo jest bardzo wygodne i ma bardzo negatywne skutki, ale tak, może być bardzo skuteczne z punktu widzenia rodziców. Tak? I indukują właśnie lęk przed Bogiem, poczucie winy, które nie ma nic wspólnego z Bogiem i nie jest winą religijną. Jest winą moralną, ale winą nawet nie uświadomioną, bo jest wyindukowaną. Proszę pamiętać na przykład, skoro już jesteśmy w tych tematach, w dekalogu jest przykazanie nie kochaj rodziców, tylko szanuj rodziców. Jakbyś miał ich kochać tak jak małe dziecko, będąc ich dorosłym dzieckiem, ciągle byś był pod wpływem ich autorytetu i tego, że ci mogą indukować poczucie winy, dlatego że się z nimi nie zgadzasz. Tak? Dlatego jest szacunek, a nie miłość. Wymagany jest szacunek, a nie miłość. To jest bardzo ważna różnica, bo rodzic w stosunku do dziecka może go straszyć Bogiem, domagając się miłości, czyli posłuszeństwa. Tak zresztą to bardzo często się robi. Więc oczywiście te nadużycia religii mają miejsce, no tylko że w moim odczuciu to nie ma nic wspólnego z Bogiem, to ma więcej wspólnego do czynienia z rodzicami. Natomiast no właśnie mówię, że no grzech jest tą kategorią, która ludziom wierzącym ma tylko uświadamiać, że ich czyny mają konsekwencje, także takie konsekwencje, które podążą w cudzysłowie dalej za nimi. I to ma się mieścić w kategorii grzechu, bo jak ktoś uważa, że moralność jest ważna, ale obowiązuje nas tylko od narodzin do śmierci, to nie ma sensu mówić o grzechu. Natomiast trzeba mówić, że coś jest moralnie dozwolone albo niedozwolone, bo tych kategorii nie możemy się wyzbyć, oczywiście abstrahując od tego, jak rozumiemy genezę moralności, istnienie wartości, czy one istnieją obiektywnie, czy nie. Ale nikt z nas nie zrezygnuje z mówienia, że coś jest właściwe albo niewłaściwe, no bo by się nie dało żyć. No więc grzech nie jest tutaj czymś zamiast tego, tylko powiedzeniem, że to także ma swoje konsekwencje szersze niż te, których my jesteśmy w stanie dostrzec,
To po pierwsze. I po drugie, w odniesieniu także do naszej przyszłości, jakbyśmy znaleźli lepsze słowo albo nie stosowali słowa grzech, też by się nic złego nie stało, bo tu nie chodzi o słowo, tylko o postawę. Tak? To nazewnictwo czasem przeszkadza. Okay. Tak, tak. Przepraszam, bo już musimy tutaj, zmierzamy do końca, więc niestety muszę... Hans jeszcze, bo już od dłuższego czasu czeka na... ten. I to będzie już ostatnia wypowiedź. Z pana jest naprawdę 1000 pytań, tylko co to ostatnie. Pan powiedział, że po prostu prawie czy każdy ksiądz też jest terapeutą. No przeciętnego polskiego, polski ksiądz nie jest terapeutą i nie jest widziany jako terapeuta, prawda? Pan mówi, że po prostu to rodziny po prostu straszą. Nie, tego Kościół straszy, instytucja jak gdyby spowiedzi. Czy tego spowoduje, że państwo, że Kościół, ta instytucja jest panem po prostu tych grzechów, czy ich mam, czy ich nie mam. To wy władujecie tego, wy macie władzę na tym. Że nie może pan odwrócić jak gdyby do kota ogonem po prostu jaka jest prawda. Ale mam jeszcze dwa pytania. Bo pan mówi zawsze, że przemawia, no pan wymiernie mówisz, ja rozmawiam teraz jako ksiądz. Pan zawsze mówi jako ksiądz. Jak pan opowiada tą sytuację, że pacjent jako terapeuta, pacjenta pan wypuszcza, to pan mówi potem i wypuszcza go pan jako terapeuta, ale pan mówi zarazem, jak on się dobrze zastanawia, jak to chodzi do siebie, to on i tak wraca, ale to już nie mówi terapeuta, bo jako terapeuta to jest możliwe, że na przykład taki pacjent tego zwalnia się od takiej ortodoksyjnej jak gdyby koncepcji tego kościoła, który on przez rodziców, przez kościół i tak dalej dostał. Prawda? I tylko jako ksiądz, jako władca po prostu tego, jako w funkcji ksiądza pan myśli, że i tak on wraca do nas. Prawda? Znaczy jeden drobiazg jeszcze mam, jesteśmy wszyscy jak gdyby wciągani jak gdyby w tą grę. Sam fakt, że mówimy i większość ludzi tego, mówi do pana ojciec, proszę ojca, albo proszę księdza. No pan nie jest moim księdzem, pan jest księdzem po prostu swoich wiernych. W innych językach tego nie ma, prawda? Nie ma takiej mowy. I to no, jak mówi się w ogóle o ojcu, jak się mówi proszę ojcu, no to jest przeniesienie w czystej postaci, projekcje w czystej postaci. I czyli jesteśmy, czy chcemy, czy nie chcemy uwikłani jak gdyby w tym. I ostatnie pytanie mam, bo wszystko jest trochę tak umowne. W centrum jak gdyby mszy katolickiej, to przemienienie, prawda? Centrum w ogóle wiary, przemienienie chleba na ciało Chrystusa. Ja pamiętam po prostu, kiedy ja chodziłem do kościoła, to 40 lat temu, nie więcej, to po prostu, nie, ksiądz mi mówił, że on pamięta po prostu w seminarium duszpasterskim, że student, który nie wierzy, że jest to realne przeniesienie po prostu z chleba na ciało Chrystusa, może od razu odejść. Bo to jest jak gdyby kanon. To jest sine qua non, to trzeba wierzyć. Jakie jest pańskie jak gdyby stanowisko? Bo pan już na temat tego grzechu pierwotnego i tak dalej, pan rozpuścił moją koncepcję, moją wizję tego katolicyzmu. No, przyhamujemy. Hans, ale myślę, że to ostatnie pytanie jest dosyć ciekawe. Jak to jest z tym przemienieniem? Jest to przeniesienie czy nie? Bo jak to nie jest, to nie jest w ramach jak gdyby tej wiary katolickiej. Jak to jest, no to jest zupełnie, to nie wiem, jak się to jest jakimkolwiek jak gdyby postawą racjonalności albo terapii się może łączyć. Dziękuję panu bardzo. Okej, znaczy odpowiem tak. Czy ktoś, troszkę o innej rzeczy, którą pan tu poruszył. No, jak się ktoś do mnie zwraca, jest jego wyborem. Pierwsza rzecz, którą ja robię w terapii, bo często ludzie, to klienci robią za mnie, pytają się mnie, jak mam się do pana zwracać? Proszę pana, proszę księdza, proszę ojca, panie doktorze. Ja mówię, jak pan albo pani chce, ale zaznaczam, wolałbym unikać proszę ojca, proszę księdza, jak panu albo pani jest po ręką, jest okej. Okay. Więc ja nie narzucam odniesienia. To tak jakby miał pan pretensje do tego, że policjant jest policjantem i nosi mundur. No to jest kwestia wykonywanego zawodu, tak? I mówimy panie premierze, a nie mówimy panie Tadeuszu, nie mówimy po imionach, odnosimy się do funkcji, więc ja bym tego tak nie demonizował w cudzysłowie.
Ale pan tylko, od nas nie wymagał tego. Tylko, że ja tego nie wymagam. Właśnie o to chodzi, że ja tego nie wymagam. To jest pozostawione wyborowi konkretnej osoby. Natomiast no proszę nie mieć do mnie pretensji. Nie było takiego wymagania, Hans. Wiesz, ja akurat też jestem na to wyczulony i też często, jeżeli rozmawiam z księżmi, to używam formy proszę pana, bo nie uważam, żeby obowiązkowa była forma per ksiądz. Tak jak do dyrektora nie zawsze mówi się panie dyrektorze, tylko czasem mówi się proszę pana po prostu. Tak. No. Ale ja akurat nie mogę... do księdza Prusaka lubię mówić per proszę ja księdza, mam, bo to jest prawdziwy ksiądz dla mnie, lubię. Więc akurat ja, lubię to. Ale, jak on, ale ja nie mam pretensji do pana. Ja wiem, że pan nie ma pretensji. Ja tylko chciałbym zobaczyć, w jakiej sytuacji jesteśmy. Czy automatycznie my do pana się zwracamy jako ojciec, ale... prawda? Automatycznie jako ksiądz. I to znaczy coś. To nie jest jak gdyby bez powodu. Nic na tym czym nie jest bez powodu. Ja się zgadzam, tylko że nie automatycznie. Chciałem panu właśnie powiedzieć, że to już nie jest taki proces automatyczny, ani ja nie jestem obrońcą tego, że musi być automatyczny. Ale to już mamy rozwikłane. Teraz pana interesuje... jak ja, czy ja jestem księdzem i wierzę w przeistoczenie, a jeśli tak, to jak ja to łączę z racjonalnością. Tak, ja wierzę w to. Inaczej bym tego nie robił, gdybym nie wierzył. Uważam, że to byłoby nieuczciwe robienie czegoś, w co się nie wierzy. Natomiast czy to jest irracjonalne? To jest pozaracjonalne, nie irracjonalne. Tak? I tyle. Tak? Natomiast, i tyle mogę o tym powiedzieć. Zresztą to jest rozwiązanie Wittgensteinowskie, jeśli chodzi o tą kwestię, bo ja nie twierdzę, że jak pan by do mnie wtedy podszedł, to ja bym się upierał, że pan nie widzi fizycznego chleba. Jak go pan weźmie do ust, nie poczuje smaku chleba. Jak dałbym panu kielich, nie zobaczy tam wina, jakby go pan wziął na język, nie poczuje wina, tak? Gdybym ja to twierdził, to uważam, że to jest irracjonalne, tak? Ale ja temu nie zaprzeczam. Natomiast czy to jest tylko to, jest kwestią wiary, ja tego panu nie udowodnię, ale nie uważam, że utrzymywanie obu tych przekonań równolegle wskazuje mnie na jakiś... niebyt intelektualny, że tak powiem, no więc... To więc, jest no, tak moje to... ciało, proszę pana, jest tam napisane. To no, jest ja wiem, jak jest ciało. Napisane, bo ja to mówię, to jak sprawuję mszę, tak? Ale mówię, że to jest kwestia wiary, a czy ją się uzna za racjonalną, pozaracjonalną, czy irracjonalną, to jest, no, to jest kwestia debaty. Święty Tomasz pięknie to wytłumaczył, także no. Można swobodnie sobie tutaj racjonalność zachować, przynajmniej pewną specyficznie rozumianą racjonalność na pewno. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dziękujemy księdzu, że się ksiądz zgodził z nami spotkać i porozmawiać. Bardzo to było wszystko ciekawe. No i państwu też bardzo dziękujemy za uczestnictwo w tym spotkaniu. Myślę, że jednym z bardziej interesujących z całego tego naszego religijnego cyklu. No to ja w swoim miejscu już bardzo chciałbym podziękować gospodarzom za zaproszenie, państwu za taką ożywioną dyskusję. No z mojej perspektywy też to było bardzo ciekawe i dziękuję za aktywny udział. No i do zobaczenia tu czy tam, w takiej bądź innej formie. Również dziękuję i muszę przyznać, że dyskusja była i w ogóle cała rozmowa bardzo, że tak powiem, żwawa. Bardzo dziękujemy. Jeżeli uznajecie ten podcast za wartościowy, jeżeli macie poczucie, że coś istotnego w wasze życie, w wasze rozumienie świata wnosi, to zachęcam do tego, żeby wspierać skądinąd finansowo za pośrednictwem Patronite albo mojej strony internetowej www.stawiszynski.org. No, na Patronite to prosty adres www.patronite.pl/skandinat. Każdy grosz się liczy, każdy grosz pozwala istnieć i rozwijać się temu podcastowi. Przypomnę, że dla subskrybentek, subskrybentów wszystkich mamy grupę zamkniętą na Facebooku, na której dyskutujemy, wymieniamy się różnymi tekstami, obserwacjami. A dla osób, które wspierają ten podcast kwotą 20 zł miesięcznie i wyżej, mamy również specjalny newsletter, który wysyłam co tydzień po każdym odcinku w środy
i który zawiera rozmaite rekomendacje dotyczące tego, co jeszcze warto przeczytać, z czym może warto się zapoznać, jakie książki warto mieć. To wszystko oczywiście w kontekście czy wokół tematu, który w danym odcinku jest. Wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie. Dzięki dla pani Iwony Górskiej-Kotca, która jest absolutną rekordzistką, jeśli chodzi o wspieranie podcastu Skądinąd. I życzę Państwu oczywiście wszystkiego najlepszego. No i jeszcze raz do usłyszenia.